Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór. Dzisiaj będziemy właśnie porządkować Erycha, słuchajcie. Jakby znowu ktoś tu trafił pierwszy raz, to my mamy dużo swoich nazw na pewne rzeczy. U nas wszystko się jakoś nazywa. Jesteśmy właśnie w trakcie jesiennych porządków. Dzisiaj będziemy porządkować Erycha. Porządkujemy swoje wnętrze, mieliśmy już myśli, mieliśmy emocje, mieliśmy czas, energię i uwagę. Więc tak. Ja będę czytała z tej książki, bo ona tutaj bardzo fajnie tłumaczy, czym jest rycho i czym są kłaki. My już o tym rozmawialiśmy, ale potrzebujemy dzisiaj to sobie przypomnieć, żeby naprawdę to uporządkować, kochani, żeby zobaczyć, czym jest ten RAS, czyli ten Reticular Activation System, taki system siatkowy w naszym mózgu. Co on robi, jak my możemy, co on robi, do czego służy, jak my na ten moment, dlaczego on działa częściej przeciwko nam niż dla nas i co my możemy zrobić, właśnie jak możemy sobie uporządkować siebie i poprzez to ten system siatkowy, czyli tego rycha, żeby on działał dla nas, a nie przeciwko nam. To jest nasza lekcja dziś, ok? Więc tak, moje pranie i twoje negatywne myśli, więc rozmawiamy tutaj trochę o negatywnych myślach na początku. Gwoli wytłumaczenia bardzo szybko. Ona tu będzie opowiadała o suszarce do suszenia ubrań, która ma swój filtr i na tym filtrze często pojawiają się kłaki. I tych kłaków jest tak dużo, że czasem trzeba wyjąć ten filtr i tak ściągnąć palcami te kłaki, żeby ten filtr był czysty. I ona trochę tak na nasze myśli, zwłaszcza te negatywne, mówi jak na te kłaki, że warto by było z tego filtra naszego mózgu raz na jakiś czas te kłaki tak palcami ściągnąć, wyjąć i suszarka działa dalej zupełnie inaczej, a jak jest zalepiona, no to nie może tak suszyć tego ubrania, jakby chciała. I nasz mózg trochę, jak jest zalepiony po prostu takimi kłakami, takimi negatywnymi przekonaniami, negatywnymi myślami, negatywnymi historiami, jak nasza uwaga jest skupiona tam i nasza energia idzie w tą stronę, lekcja, o której rozmawialiśmy ostatnio, no to cały ten filtr jest zalepiony i wtedy ciężko nam, nawet jeżeli napotykamy pozytywne myśli, pozytywne wydarzenia, to ciężko nam się skupić na tym, ciężko nam to wchłonąć do siebie też, dlatego że zazwyczaj już jesteśmy po prostu zalepieni i nie ma miejsca, nie ma to jak się do nas przedrzeć, więc my chcemy trochę tak wyczyścić ten filtr, tego rycha, trochę go skalibrować zupełnie inaczej. Będziemy to wszystko zaraz na szczegóły rozkładać. Ale tutaj tłumaczę, o co chodzi z tą suszarką. Nie zliczę, ile razy otwierałam suszarkę, chcąc włożyć do niej świeże pranie, by znów przekonać się, że filtr jest zatkany. Ludzie, czy naprawdę jestem jedyną osobą w tym domu, która wie, jak przy użyciu palca wskazującego i kciuka zdjąć warstwę kłaczków z filtra? Filtr suszarki zawsze jest przykryty grubą warstwą myszku, który całkowicie go zatyka. Pewnego dnia, czyszcząc go, doznałam objawienia. Ty czy ja też mamy w sobie taki filtr, na którym z upływem czasu zgromadziły się najróżniejsze śmieci. Uporczywie nawracające negatywne myśli są jak strzępki pozostałości po przeżytych doświadczeniach. Te resztki gromadziły się w tobie od dzieciństwa w postaci opinii innych ludzi, samokrytyki, poczucia odrzucenia, rozczarowań miłosnych, zawodów, dyskryminacji, traum, wątpliwości, wyrzutów sumienia. Wszystkie takie doświadczenia są niczym mentalne kłaczki, zatykają umysł i pozbawiają umiejętności doceniania siebie. Jest w tym coś więcej niż tylko pocieszna metafora. W mózgu rzeczywiście istnieje pewnego rodzaju filtr. Nosi on nazwę siatkowego układu aktywującego. RAS, angielski Reticular Activating System, czyli siatkowy układ aktywacyjny, RAS, Reticular Activating System, my go nazywamy rychem, bo tak nam łatwiej. Nazwałam go filtrem, ponieważ osadzają się na nim negatywne doświadczenia, lecz w istocie jest to żywa struktura neuronalna, oplatająca mózg niczym siatka włosy. Gdy rysiek jest zatkany starymi myślami, przekonaniami i przeżyciami, mentalnie tkwisz w przeszłości. To dlatego powtarzasz wciąż te same błędy i nachodzą cię wciąż te same złe myśli, które odbijają się nieustannym echem w twojej głowie.
Więc to jest wstęp do tego, czym ten rysiek jest, czym ten system siatkowy w naszym mózgu jest i co się dzieje, kiedy on jest zalepiony. I zaraz tutaj Mel będzie opowiadała o tym, jakie rzeczy są najważniejsze dla tej części naszego mózgu, kiedy idziemy przez dzień, kiedy idziemy przez życie, co ona najbardziej skanuje. My już o tym rozmawialiśmy, ale to będzie dla nas bardzo dobre przypomnienie do tego, żebyśmy w tym tygodniu, jak będziemy iść w pracę domową i będziemy siebie obserwować z latarką miłości oczywiście, to chcemy naprawdę popatrzeć w połączeniu z każdą lekcją, którą mieliśmy wcześniej, bo one wszystkie będą się na siebie cudownie nakładać, bo ostatnią lekcję mieliśmy na czym, na co zużywamy nasz czas. Gdzie płynie, gdzie skierowana jest nasza energia i na co skupiamy uwagę. Bo to będzie się bardzo nam pięknie łączyć z tym, że ten siatkowy układ w naszym mózgu, czyli rysiek, ja już od tej pory będę to nazywała ryśkiem, bo już podejrzewam, że każdy, kto dotarł do tej części live'a, wie o co chodzi, że nasz rysiek, między innymi rzecz, która dla niego jest najważniejsza i na którą będzie zwracał uwagę i którą będzie wpuszczał, jakie kłaki będzie wpuszczał, jak to my mówimy, to jest przede wszystkim to, na co my poświęcamy czas, gdzie kierujemy energię i na czym skupiamy uwagę. Czyli ta lekcja poprzednia jest bardzo, bardzo ważna, bo to ona kalibruje między innymi naszego ryśka. Ona ustawia tą część mózgu w ciągu dnia i decyduje o tym, jakie kłaki wpuszczać, a jakie nie. Zaraz to się rozwinie jeszcze bardziej, kochani. Idziemy dalej. Czekajcie. Niektórzy eksperci nazywają ryśka wykidają umysłu. No, też się na niego przyzywają, nawet eksperci, słuchajcie, nie tylko my, generalnie. Rychu nie ma łatwo, trzeba przyznać, chłopak sobie przeskrobał. Bramkarzem. Więc on jest takim właśnie bramkarzem. Pełni on bardzo trudną funkcję. Decyduje o tym, które informacje mają trafić do świadomości, a które nie. Czyli jeszcze raz, pełni on bardzo trudną funkcję, więc my chcemy zobaczyć, że ten rychu, on trochę tak, no trochę tak sobie pogadaliśmy na niego, trochę się tak poprzezywaliśmy na niego ostatnimi tygodniami, ale on jest bardzo ważną właśnie częścią naszego mózgu i pełni bardzo trudną funkcję, więc on ma trudną robotę, ten rychu, nie? To trzeba trochę mu tak wybaczyć i my zobaczymy dzisiaj, jak ogromną rolę my odgrywamy w tym, no, że on wpuszcza trochę takie kłaki, wiecie, które później nam, no naprawdę utrudniają życie. Ale on je wpuszcza, bo one są dla nas ważne, a one są dla nas ważne, on myśli, bo my często o nich myślimy, często do nich zaglądamy, często skupiamy na nich uwagę i często poświęcamy im swoją energię. Więc to i tak, jak zwykle, jak się domyślamy, wraca do nas. Każdego dnia rysiek musi przeanalizować 34 GB danych. Pod względem ilości informacji, to jakby 3 lata przeciętnego użytkowania smartfona upchnąć w ciągu jednej doby. Jeszcze raz przeczytajmy to. Każdego dnia rychu musi przeanalizować 34 GB danych. Pod względem ilości informacji, to jakby 3 lata przeciętnego użytkowania smartfona upchnąć w ciągu jednej doby. I wiecie, kochani, zatrzymajmy się tu na chwilę, bo jedną z takich najważniejszych rzeczy, które my tutaj robimy, to my chcemy naprawdę zrozumieć na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile jesteśmy w stanie intelektualnie, do jakich informacji mamy dostęp, ale bardzo zrozumieć siebie, zwłaszcza w tych przestrzeniach, w których nam się wydaje, że coś jest z nami nie tak, że dlaczego znowu ja? Co mi się znowu dzieje? Tyle razy już próbowałem i znowu coś. Tyle już wiem i znowu coś. I my chcemy naprawdę zobaczyć, że. I często przychodzi do nas taka myśl, to jest jakieś bez sensu, ja jestem bez sensu, moja głowa jest bez sensu. A jak zaczynamy wchodzić trochę głębiej i uczyć się o tym, jak funkcjonuje nasz mózg, co się dzieje w naszym mózgu, dlaczego są takie, a nie inne zachowania, to my zaczynamy widzieć, że tak naprawdę tam jest więcej sensu, niż my sobie w ogóle zdawaliśmy sprawę. I że z jednej strony te rzeczy są proste, z drugiej strony my już tak dużo wiemy, z trzeciej strony wdrożenie tych nowych rzeczy, które wiemy w świadomości, do podświadomości, która zarządza w 90 paru procentach naszą codziennością, nie jest takie łatwe. My już nieraz rozmawialiśmy o tym, że to jest trochę tak, że podświadomość to jest taka trzypasmówka autostrada, na której wszystko samo jedzie
A nowa droga, nasze nowe zachowania, nowe myśli, nowe nawyki to jest karczowanie lasu z scyzorykiem. I nawet taki Ryszard, ta część mózgu, ten układ siatkowy, on filtruje dziennie tak 3 lata zawartości smartfona. To jest ogrom informacji. My kiedyś czytaliśmy w takiej innej książce tutaj razem, że świadomość, czyli ta część mózgu, która tutaj słucha teraz, wiesz, ta część umysłu i ta część mózgu, czyli kora przedczołowa między innymi, która słucha teraz tych informacji, która wie, która chce inaczej, która ma te plany i kreuje i projektuje i to wszystko, to ona w ogóle na minutę jest w stanie przyswoić 5 do 10 informacji, gdzie podświadomość filtruje w tym czasie kilka miliardów informacji. To jest po prostu, wiecie, to siły są tak niewyrównane, że głowa mała, tak? Więc zanim my tutaj na rycha, wiecie, pobiegniemy z baseballem, to chcemy naprawdę popatrzeć, jaką robotę on musi codziennie wykonywać i jakie gigabajty on filtruje, ile tych kłaków po prostu tam stoi w kolejce. To są miliardy kłaków, a nie tam, wiecie, 3 zagubione jakieś kłaki, które tam próbują się wpasować, ok? My chcemy naprawdę docenić siebie, chcemy zrozumieć, dlaczego zmiana zajmuje nam czas, dlaczego wiele wiemy i wciąż upadamy, dlaczego obiecujemy sobie jednego dnia, że już nigdy i już zawsze, a później budzimy się z ręką w przysłowiowym nocniku i znowu coś, bo ta zmiana nie jest łatwa, ok? Ale możliwa. To jest najlepsze. Jak to mówi John Sharp, jesteśmy plastyczni, nasz mózg jest plastyczny, ta zmiana jest absolutnie możliwa w każdym wieku, ale nie jesteśmy z plasteliny, więc to nie będzie takie i koniec, nie? To troszeczkę dłuższa impreza. Chciałabym, żebyś docenił to kolosalne zadanie i zrozumiał, dlaczego Rysiek najpierw potrzebuje Twojej pomocy, a potem umiał pomagać Tobie. Czyli najpierw, i to jest to, co my chcemy zrobić w tym tygodniu. My chcemy naprawdę uporządkować siebie i swoją relację z rychem. Czyli my tutaj musimy zrozumieć to, co Mel mówi. Najpierw to rysiek potrzebuje naszej pomocy, żeby później on mógł pomóc nam. Tak naprawdę potrzebuje czegoś więcej niż pomocy. Trzeba go przytulić, bo nieustannie bierze nadgodziny. Filtrując, docierając do Ciebie ze świata bodźce, musi zmagać się ze stertą starych śmieci, które się w Tobie nagromadziły. Układ siatkowaty blokuje świadomość przed 99% napływających danych. Gdyby tego nie robił, głowa eksplodowałaby Ci z przeciążenia informacjami. Są tylko 4 rzeczy, które zawsze przechodzą przez Ryśka i trafiają do świadomości. Czyli Rychu nie dość, że filtruje te 30 parę gigabajtów dziennie, zapierdziela nadgodziny, to jeszcze trzyma jakby tą, jak ten bramkarz 99% informacji, które przychodzą po prostu dziennie. Bez kolejki wpuszcza tylko 4 rodzaje informacji. I tu jest ważna rzecz, która idzie. Pierwsze, brzmienie Twojego imienia, gdy ktoś Cię woła. Drugie, wszystko, co zagraża bezpieczeństwu Twojemu i Twoich bliskich. Trzecie, sygnały zainteresowania partnera seksem. I czwarte, wszelkie sprawy, które Rysiek uważa za ważne dla Ciebie. To oznacza, że Rysiek uzna za istotne powtarzane sobie myśli lub tematy, na jakich się obecnie skupiasz. I to jest nasza najważniejsza robota do zrobienia. Bo Rysiek wpuszcza bez kolejki imię, które słyszy gdzieś, często w tekście, jak widzimy imię swoje, to po prostu od razu widzimy niebezpieczeństwo, bo nasz mózg jest ustawiony na niebezpieczeństwo najbardziej. Jak widzi potencjalne niebezpieczeństwo, zawsze będzie reagował szybko. Sygnały zainteresowania partnerem, a partnera seksem, ale my nas interesuje. Nas interesuje ta czwarta rzecz. Wszystkie sprawy, które Rysiek uzna za ważne. Co Rysiek uznaje za ważne? Rzeczy, na których my się skupiamy. Skupiamy naszą energię, poświęcamy naszą uwagę, skupiamy naszą uwagę, poświęcamy naszą energię i nasz czas. Czyli dokładnie to, o czym rozmawialiśmy na ostatniej lekcji. Dlatego one się łączą, tak? Ostatni punkt jest najważniejszy. Oznacza bowiem, że wiedząc, co jest dla Ciebie istotne, możesz wyćwiczyć Ryśka
takim filtrowaniu świata, by każdego dnia pomagał Ci to znajdować. Daj sobie chwilę na uzmysłowienie potęgi tego stwierdzenia. Możesz nauczyć umysł dostrzegania rzeczy, które chcesz. Rzeczy motywujących i budujących, przyczyniających się do szczęścia, poczucia dumy i ziszczenia marzeń. Teraz Twój Rysiek wierzy, że pragniesz oglądać świat takim, jaki widziałeś go w gimnazjum, ponieważ od tamtej pory nie zmieniłeś zdania na własny temat. I to jest, co my chcemy zobaczyć. Co my na co dzień, to jest cały czas kontynuacja, jakie są nasze myśli w ciągu dnia, pierwsza lekcja. Jakie emocje i jak radzimy sobie z emocjami, druga lekcja. Na co poświęcamy swój czas, uwagę i energię, trzecia lekcja. Bo wszystkie te rzeczy są dla nas ważne. A jak one są dla nas ważne, to ten układ siatkowy w naszym mózgu wstaje rano, to jest tak, jak my często mówimy, jeszcze nie wylądowaliśmy w ciele, jeszcze nawet do kibla nie doszliśmy, jeszcze kawy nie zdążyliśmy zrobić czy herbaty, ale już nasz mózg jest w pewien sposób ustawiony, tak? I to, co jest dla nas ważne i to, na czym skupiamy uwagę, czas, to są te momenty, kiedy chwytamy za telefon, to są te momenty, kiedy włączamy od razu telewizor i to jest, i to nie tylko jest ten moment z rana na dzień dobry, tylko to jest nasza cała codzienność. Ta nudna, ta żmudna czasem, ta wypełniona pracą i obowiązkami, to tam nasze myśli, nasze słowa i nasze emocje i nasza uwaga i nasza energia i nasz czas, wszystko to buduje takie wytyczne dla Rycha, to jest dla mnie ważne i tylko to wpuszczaj. I Rychu idzie, cały dzień idziemy i na tej planecie jest tu wszystko. Jest i to, i to. Są ludzie, którym można ufać i są ludzie, którym ufać nie wolno. Są ludzie, którzy ratują i pomagają, są tacy, którzy krzywdzą, nawet i mordują, tak? Są piękne przestrzenie, gdzie kwitnie przyroda i są rzeczy, które usychają. Są rzeczy inspirujące i są rzeczy dołujące. I tak samo w naszym wnętrzu. My mamy dostęp do tworzenia i produkowania pięknych uczuć, pięknych emocji. My możemy kreować piękne myśli, które będą nas wspierać, budować, inspirować, dawać nam siłę. My możemy w ciągu dnia skupiać naszą uwagę, poświęcać nasz czas i naszą energię na rzeczy, które nas budują, a możemy to zrobić w kierunku rzeczy, które nas burzą i dołują. Wszystko to, co robimy, ustawia znowu taki filtr, tak kalibruje po prostu, ustawia naszego Rycha w tym kierunku, daje mu wytyczne, co jest dla nas ważne, a co nie. A że on ma tych gigabajtów w ciągu dnia dużo do przefiltrowania, no to on musi wiedzieć, on musi mieć dobre wytyczne. I jak my całymi dniami gdzieś skupiamy się właśnie bardziej na negatywnych niż na pozytywnych, bardziej na tym, że się nie da, niż na tym, że się da, a i co mogę zrobić, żeby się dało, spróbuję, poszukam, bardziej na tym, że ja za stary, ja za brzydki, ja za biedny i ja do dupy i w ogóle jest to i tragedia, niż spróbuję, a co jeśli się uda, każdego dnia zrobię w kierunku coś w kierunku mojej nowej drogi, w kierunku rozwiązania problemu. Wiem, że jest ciężko, ale poszukam rozwiązań. Rozumiecie, każda przestrzeń na poziomie myśli, emocji, uczuć, czynów, skupionej naszej uwagi, to kalibruje tego naszego Rycha, tak? Idziemy dalej. Gdy wiesz, jak się nim posługiwać, Rysiek staje się reflektorem omiatającym ścieżkę przed Tobą, wyłuskającym okazje i sprzyjające zrządzenia losu. Wszelkie miłe niespodzianki i skarby, które czekają na Ciebie tuż za rogiem. Gdy powiesz mu, co ma dostrzegać, Rysiek będzie działał dla Ciebie. Jednak jest pewien kruczek. Jeśli negatywne myśli stały się ścieżką dźwiękową Twojego życia, takie jak jestem nieudacznikiem, złym człowiekiem, nie jestem dość dobry, nic mi nie wychodzi, więc po co próbować? Rysiek będzie ochoczo wyszukiwać wszystkie potencjalne przeszkody. Znajdzie każdą, zawali drogę, barierę, pułapkę, by utwierdzić Cię w prawdziwości tych osądów.
Jesteśmy w tym razem, czujecie to, kochani. Ja wiem, że my już o tym rozmawialiśmy, ale my jeszcze bardziej chcemy naprawdę w tym tygodniu skupić się na tym i w ogóle będziemy sobie układać, będziemy taką pracę domową robić. Zaraz sobie ustalimy na podstawie, jak my możemy tego rycha ustawić już po tym, jak wstaniemy, żeby on już miał wytyczne, tak, żeby on wiedział, czego szukać. Jest takie proste ćwiczenie, które ja wiele razy pokazywałam tutaj na live'ie i zróbmy sobie jeszcze raz po prostu, już nie wiem, które, ale zróbmy, że jak ja bym teraz powiedziała, kochani, żebyście rozejrzeli się po pokoju i poszukali, policzyli, ile macie w pokoju rzeczy czerwonych. Po prostu, tak? Robiliśmy niedawno to ćwiczenie. I liczymy, ile ich mamy czerwonych. Ja trochę tych czerwonych książek mam. I liczymy. I później ja mówię, zamknijmy oczy i powiedzcie, ile macie w pokoju rzeczy niebieskich. To my często nie, możemy nie wiedzieć, ile tych rzeczy niebieskich mamy. Możemy nawet nie wiedzieć, czy one w ogóle tam są. I to jest dokładnie to, jak funkcjonuje, tak, w takim, to jest taka, wiecie, prosta metafora w wielkim oczywiście ułatwieniu tego, jak ten rysiek działa. Jak my nie skupimy naszej uwagi i nie będziemy tego wyszukiwać i wyczekiwać, to on tego nawet nie będzie widzieć, choć to będzie porozwalane po całym pokoju. A on tego nie będzie widział, bo to albo nie jest potencjalnym zagrożeniem, albo nie jest dla nas ważne. Jeżeli to zaczyna być dla nas ważne, to on będzie szukał. On będzie szukał na dwa sposoby. Nasz mózg szuka na dwa sposoby. Po pierwsze, będzie szukał sposobów na rozwiązanie tego. Będzie nam pokazywał to wszędzie, po prostu na ulicy, w sklepie. To my już rozmawialiśmy o tym wiele razy. Czasem to jest torebka, którą chcemy kupić. Czasem to jest czerwona Mazda, którą, nie wiem, chcemy kupić. Czy nie, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, czarny samochód, czarny Mercedes i nagle go wszędzie widzimy. Czasem to jest, często się tak przydarza, jeżeli chcemy mieć dziecko i nagle widzimy wszędzie kobiety w ciąży albo kobiety z dziećmi. I to jest po prostu, bo to jest dla nas ważne. Ja często opowiadam o przykładzie mojej bratowej, która ostatnio kupiła sobie Thermomix i po prostu jak już chcesz ten Thermomix, to ty myślisz o nim, ty widzisz go na stronie, nagle spotykasz koleżankę, która ma Thermomix, nagle widzisz gdzieś post o Thermomixie, w ogóle nawet w wolnej chwili idziesz gdzieś tam do pracy, to sobie myślisz, co już byś z tego Thermomixa ugotowała i w ogóle jakie przepisy i co można zrobić. Po prostu nasz mózg, jak to jest dla nas ważne, to nagle widzi to wszędzie, widzi to, nagle widzimy znaki na autobusie, nagle poznajemy kogoś, kto czytał daną książkę, wiecie, cokolwiek to jest, przez to, że to staje się dla nas ważne, to nasz mózg zwraca uwagę na to wszędzie. Zwraca też często uwagę na to, jakie przeszkody stoją do osiągnięcia tego. Ale przede wszystkim ważna informacja dla nas, dla naszego mózgu, jest taka, że my chcemy mu pokazać, co jest dla nas ważne. Bo jak my mu jak najwięcej razy powiemy, ja kupiłam, stoi. Ja nie kupiłam, bo boję się, że będzie stał właśnie, dlatego jeszcze nie kupiłam. Czasem lepiej posłuchać, gdy ktoś mądrze mówi. Więc kochani, my chcemy go zaprogramować i my w tym tygodniu będziemy chcieli go kalibrować każdego dnia. I tak naprawdę fajnie by było, bo wiecie, jak my sobie poobserwujemy, o czym my myślimy na co dzień, jakie myśli nas odwiedzają, jakie emocje nas odwiedzają, znowu, na co my poświęcamy uwagę, czas i energię, to tam rychu, on tam, o takie kłaki on wpuszcza. Takie kłaki on wpuszcza, tak? To jest dla nas to jest ważne, to i dla niego to jest ważne. On mówi, ja się z tobą kłócić nie będę, ja jestem na twoich usługach, ty jesteś szefem moim, tak? Bo później jest taki podtytuł, ja go przeczytam. Jesteś szefem swojego rycha, więc my jesteśmy szefem swojego rycha. Przypuszczam, że przeżyłeś kiedyś rozstanie całymi dniami, tygodniami czy nawet miesiącami. Wszystko kojarzyło ci się z twoim ex. Słuchałeś zapętrony w kółko smutnych piosenek, snułeś się bez celu, podglądałeś się na internecie. Wszystko to informuje rycha, że twoja lub twój ex nadal jest ważną dla ciebie osobą. Nawet jeśli nie widziałeś jej od tygodni, przypomina ci się o niej każdy drobiazg. Nagle poznajesz kogoś nowego, dzieje się tak, jakby bramkarz w twoim umyśle wyrzucił twoją byłą z kolejki. A pierwsze miejsce zajęła nowa osoba. W jednej chwili zaczniesz dostrzegać tylko zakochane pary, w ucho same będą ci wpadać piosenki o miłości. Kojarzymy to, tak? To jest, to dosłownie to znaczy, tak? Dlatego tak ważna jest własna narracja na swój temat. Jeśli nieustannie wmawiasz sobie, że jesteś nieudacznikiem albo złym człowiekiem,
Jeżeli krytycznie przyglądasz się sobie lub stanowi konta w banku, twój RAS, czyli rychu, uwierzy, że to ważne i będzie podsuwać argumenty skłaniające cię do przekonania, iż rzeczywiście jesteś nieudolny czy zły. Działa to także na odwrót, kiedy przestawisz się z myśleniem jestem złym człowiekiem na pracuję nad sobą i staję się coraz lepszy, twój rychu zareaguje tym szybciej i częściej będziesz to sobie powtarzał. Dobrze, to jak już sobie przypomnieliśmy, kim jest rychu, a kim nie jest, to chcemy teraz naprawdę popatrzeć na taką ważną rzecz, że my często się śmiejemy, że co złego to rychu, nie? Rychu przychodzi z Netflixem, z chipsami, w ogóle z Instagramem i Facebookiem, ale to nie do końca tak. On nam podsuwa rzeczy i zwraca uwagę na rzeczy i na sytuacje i na słowa i na okoliczności takie, które gdzieś dla nas są ważne, czyli to znowu wraca do nas i zaczyna od nas. Jeżeli my większość dnia tak myślimy, tak czujemy i tak czynimy, to on będzie podsuwał nam wszystko, co będzie nam pomagać w takim myśleniu, czuciu i działaniu. Więc teraz to my musimy trochę tak po prostu stanąć za sobą i za rychem i powiedzieć, wiesz co, jak to się u nas mówi, tutaj my mamy takie słowa, chcę inaczej. Ja chcę inaczej, spędzać swój dzień, ja chcę inaczej poświęcać swój czas, na co innego chcę skupiać swoją uwagę, ja na co innego chcę pożytkować swoją energię, inne myśli chcę mieć w ciągu dnia, inne czyny chcę czynić w ciągu dnia, ja chcę innego życia, ja chcę inaczej, tak? Ja chcę budować, jak to się u nas nazywa, nową drogę. My nie chcemy walczyć ze sobą, my nie chcemy walczyć ze swoim umysłem, my nie chcemy walczyć z myślami negatywnymi, my nie chcemy walczyć z emocjami. Rozmawialiśmy o tym wiele, wiele razy. Dlatego, że walka nie działa. To nie o to chodzi, że możemy używać tego słowa jak chcemy, natomiast walka nie działa, kochani, bo my wtedy walczymy sami ze sobą, więc to jest inaczej. My chcemy zobaczyć, że to tak jest, jak to się u nas mówi, złapać gluta, jak widzimy, że jest jakiś glut na poziomie, bo to teraz tak, pierwszy krok naszej pracy domowej to będzie w ogóle obserwacja. My już wiele razy o tym rozmawialiśmy, do znudzenia. Obserwujemy siebie tak, że zapalamy światło, a nie walimy siebie baseballem. Chcemy wiedzieć. Obserwujemy swoje myśli, obserwujemy swoje emocje i obserwujemy swoją uwagę, czas i energię. Chcemy zobaczyć, gdzie najwięcej my pożytkujemy, bo tam najwięcej po prostu rychu będzie nam podsuwał rzeczy. Druga rzecz, którą my chcemy zrobić, to chcemy się zastanowić, chcemy zobaczyć, gdzie najbardziej kulejemy, na czym najbardziej. Może najtrudniej nam jest z myślami, może mamy bardzo negatywne myśli, a może najbardziej kulejemy z emocjami. A chodźcie, zrobimy to teraz. Jak ktoś jest tu nowy, to my dużo pracujemy w komentarzach, bo mi nie zależy na tym, żeby tylko, wiecie, żebym ja tylko tu gadała, bo my już o tym rozmawialiśmy naprawdę setki razy na różne sposoby, tylko my chcemy naprawdę zajrzeć do siebie i to robić. Więc kochani, jakbyście mieli pomyśleć, gdzie najbardziej kulejecie, czyli gdzie najbardziej rychu dostaje takie negatywne wskazówki, to gdzie by to było? Co u Was kuleje najbardziej? Negatywne myśli, trudne, niewygodne emocje, to nazywaliśmy tak, niewygodne emocje, te negatywne emocje, czy może to jest czas, że tracicie czas na coś po prostu właśnie na internecie, siedzicie albo w telewizji, albo na zakupach, albo w życiu innych, i wtedy tracicie energię i nie poświęcacie sobie uwagi. Co u Was najbardziej kuleje? To też mi pomoże przygotowywać nam przyszłe projekty, tak? Zobaczymy. Emocje, brak pewności siebie, czyli to bardziej myśli i przekonania. Dziękuję, Madziu. Czas i emocje. Czas. Bo my chcemy to wiedzieć już teraz, bo będziemy wiedzieć, z czym mamy pracować. Czas, myśli, wszystko. I to też jest okej, kochanie. U mnie wszystko kulało przez lata, wiesz? I do dziś kuleje wiele rzeczy. Ja z tego wciąż wychodzę. My jesteśmy w tym razem, kochani. Myśli i czas. Czas stracony i emocje. Czas. Negatywne myśli i czas. Myśli, emocje, myślenie o przeszłości, myśli, czas, wszystko,
Myśli negatywne, emocje, negatywne myśli, emocje. I szukajmy, kochani wszyscy. My wszyscy w tym jesteśmy. U mnie na przykład czas. Ja myśli, ja nad myślami wiele pracowałam, nad emocjami też wiele lat pracowałam. Ja teraz najbardziej kuleję w czasie. Ja potrafię po prostu gdzieś, ja nie wiem. Ja jestem takim rozpraszaczem czasu. Ostatnio moja Aga u mnie była, dzisiaj wyjechała. Szefowa, my na nią mówimy tutaj. To ona powiedziała, że jestem mistrzem rozpraszania. Naprawdę, ja jestem niedobra w tym. Tu ja mam robotę do zrobienia ostrą, nie. Ja po prostu nie wiem kiedy i bum, pół dnia nie ma. No niedobra jestem w tym. Myślenie o straconym czasie. O wow, okej, okay. Negatywne myśli, brak konsekwencji, czyli działanie. Dokładnie, działanie też może. U mnie jest czas i działanie. Bo jak ja uciekam, ten czas mi ucieka, to później nie mam czasu działać. Nie bójmy się tam zaglądać, kochani. My chcemy wiedzieć, wiecie o co chodzi. My jesteśmy tutaj dla siebie. My widzimy, że jesteśmy w tym razem. Słuchajcie, wszyscy, to nie ma tutaj, to jest planeta Ziemia, tutaj nikt nie ma immunitetu. I my chcemy to widzieć po to, żeby to zmienić. Dobrze. A propos myśli, bo tutaj jest ich dużo. Mieliśmy lekcje z tego, lekcje o myśli ja mam mnóstwo na YouTube, jak ktoś wiecie, ale mieliśmy lekcje, chyba to była pierwsza tak naprawdę. Ja tam opowiadałam, kochani, o tym, żeby obserwować siebie, łapać się na tym myśleniu negatywnym i naprawdę łapać tego gluta, wiecie, tak naprawdę łapać i mówić sobie, okej, mam taką myśl, nie besztać już siebie za to, tylko okej, mam taką myśl, chcę inaczej. Jaką ja mogę sobie dać myśl, która byłaby myślą, w którą ja uwierzę, ale podciągnęłaby mnie o ciutkę w górę, a nie ciągnęła w dół. I właśnie jaką myśl ja mogę dać Ryśkowi, czyli temu mojemu siatkowemu systemowi w mózgu, który po prostu skupi się przekalibruje się o ciuteńkę w bardziej pozytywną stronę niż negatywną. Bo to jest bardzo ważne, wiecie, i czasem nam się wydaje, nie wiem, tak jak ona tutaj użyła takiego przekierowania, ja to nazywam, nawet nie wiem jak ona to nazywa, ale. Taka prosta, czekajcie, wrócę tam, jak ona to nazwała. Jestem złym człowiekiem. Wiecie, to jest taki glut. Nie? Jestem złym człowiekiem, jestem do dupy, jestem do niczego, nie dam rady, zawsze zaczynam, nigdy nie kończę. Rozmawialiśmy o tym. To są takie gluty. I wiecie, a propos, takie myśli ciągną ze sobą też takie emocje, więc one zazwyczaj idą w parze. Rozmawialiśmy zresztą o tym, że są takie myśli, które sobie latają i w ogóle, ale są takie myśli, które my nie tylko myślimy, ale my czujemy. I wtedy to jest taki podwójny glut po prostu, który my czujemy w całym ciele. I jak mamy takiego gluta dużego, to do tego trzeba podejść znowu. O wow, mam gluta, łapię gluta i chcemy go rozmasować. Trochę tak jakbyśmy robili masaż i trafili na zbitą limfę, wiecie, nie? Czy taki zbity mięsień i chcemy go rozmasować. I ona tutaj podaje proste zdanie. Tak, pracuje nad sobą i staje się coraz lepszy. I znowu, i to jest troszeczkę taki, wiecie, mini pini kroczek w przód. No i niejedna osoba powie, no dobra, ale co mi to da? Wiecie, już rozmawialiśmy o tym, co mi to da, nie? Ale gdybyśmy my, to jest dosłownie kalibrowanie, wiecie, to jest ustawianie kierunku, w którą stronę ja chcę iść. Ja chcę iść w stronę, jak to się u nas mówi, jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. I ja chcę iść w stronę tego cudu. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, Ewelina, ale czy ta myśl, każdego dnia robię coś, żeby być dobrym człowiekiem, czy ona odmieni moje życie, czy on odmieni moje życie? Ona odmieni twoje życie, ale nie dziś, nie w takim sensie, w jakim twój umysł by chciał. Ta myśl nie zabierze całego cierpienia i nie da ci nowego życia w sekundę. Nie, i nie wystarczy pomyśleć ją raz. To nie tak działa, wiem, że wszyscy chcieliśmy, żeby tak działało, to nie tak działa. Natomiast ona ustawi cię w tym kierunku, w stronę tego bycia cudem, bycia wystarczająco dobrym, jakkolwiek chcemy to nazwać. I my tu chcemy patrzeć, bo my kalibrujemy, ustawiamy ten kierunek. I bardzo byśmy się zdziwili, gdybyśmy wsiedli w samolot, też o tym rozmawialiśmy, gdybyśmy wsiedli w samolot i po prostu ustawiali kierunek i lecąc przekierowywali samolot o dosłownie o jeden taki mini-pini punkcik albo nawet o pół punkta co pół godziny, to byśmy wylądowali w zupełnie innym miejscu niż planowaliśmy, jak startowaliśmy. I tak samo jest z nami. Myśl po myśli.
choćby to była zmiana jednego z słowa w tej myśli negatywnej, która będzie ciuteńkę bardziej pozytywna, to my nie chcemy patrzeć na, a co mi to da, a czy to wystarczy, a czy to odmieni moje życie, tylko raczej, czy to kieruje mnie w odpowiednim kierunku. Druga rzecz, czy to jest myśl, w którą ja wierzę, bo my chcemy w nią w jakiś sposób wierzyć, tak? Nie możemy, my już nie chcemy siebie oszukiwać. I czy ona ustawi mojego rycha, tak? Tą część mojego mózgu, która po prostu później skanuje wszystko podobne do tego we właściwym kierunku. Bo my możemy sobie tą myśl powiedzieć raz. Jak powtórzymy ją wiele razy, to ten nasz siatkowy system uzna tą myśl za ważną. Nawet jak powiemy sobie raz, coś zrobimy, schrzenimy robotę i przychodzi glut. Jesteś do niczego. Albo jesteś złym człowiekiem, tak? I my łapiemy tego gluta i mówimy, każdego dnia robię coś, żeby być dobrym człowiekiem. Za chwilę znowu coś schrzeniliśmy, mówimy, no widzisz, no a jednak jesteś złym człowiekiem. Łapię tego gluta. Każdego dnia robię żeby być dobrym człowiekiem. I jak będziemy tak to powtarzać, i ja wiem, kochani, ja wiem, że na początku to wydaje się trochę sztuczne, trochę udawane, trochę nieprawdziwe. Wiecie, ja wiem, że to się wydaje trochę jakby na siłę. Ale i to będzie tak się wydawać, i to będzie takie uczucie, bo budowanie nowych połączeń neuronowych w mózgu to jest wysiłek, który spotyka się z oporem. I to nie jest, znaczy, że coś jest nie tak. To tak działa. My czuliśmy ten sam opór kiedyś, kiedy do nas mówiono, że jesteśmy do niczego. Kiedy nam stawiano jedynkę czy dwójkę za rysunek, który nam się w domu podobał, a w szkole już nagle był brzydki. My czuliśmy opór. My nie byliśmy szczęśliwi. Ale idąc przez życie, tyle razy nasłuchaliśmy się tych negatywnych rzeczy, że teraz to dla nas wydaje się normalne. To dla nas wydaje się bardziej prawdziwe niż dobra prawda. Bycie złym człowiekiem czasem dla nas wydaje się bardziej prawdziwe niż zdanie, każdego dnia zrobię coś, żeby być dobrym człowiekiem, żeby iść w kierunku zmiany, żeby dbać o siebie, żeby starać się zmienić swoje życie, żeby wylądować w innym miejscu niż wystartowałem. Te zdania, które tak naprawdę jak się zatrzymamy i tak poczujemy je sercem, to my wierzymy w nie. My wiemy, że one są bardziej prawdą niż te gluty. Tylko te gluty jakby są wszędzie. Wiecie, one są, nasz dom jest tak wypełniony nimi, my się już tak przyzwyczailiśmy, że jakby one wydają się większą prawdą. Ale tylko dlatego, że one tu długo są i stoją i nikt ich nie ruszył i ich jest tak dużo. A tych dobrych jest i tak niewiele i tak rzadko tam zaglądamy i tak rzadko je powtarzamy, że one trochę tak jak rozmawialiśmy, jakbyśmy się mieli nowego języka uczyć. I on jest nowy, ale tylko na początku. I on będzie spotykał się z oporem u każdego z nas i to jest okej. I taką fajną rzeczą, którą sobie dzisiaj zrobimy, która pomoże nam w kalibrowaniu, w ustawianiu tego rycha, będzie skupianie się na naszych wartościach i na tym, jak chcemy się czuć. My to ćwiczenie robiliśmy też już wiele razy, ale ono będzie dobrą przypominajką. I to jest takie coś, co pomaga w ogóle nie tylko skupiać się na swoich myślach i na emocjach i na tym, żeby przetransformowywać te myśli, ale też na takich rzeczach, które sobie obiecamy, że chcemy zrobić, na nawykach, które sobie wyznaczymy, na celach, które sobie postawimy, gdzie umysł będzie przychodził i będzie mówił, a nie dam rady, a nie wiem, czy warto, a co mi to da, a ja nie wiem, czy to zadziała, a nie chcę mi się, czyli te wszystkie mi się, o których rozmawialiśmy. I wtedy często mamy takie coś, że mówimy do siebie, no dobra, ale jak ja tutaj czuję opór i tu mi się nie chce i tutaj się boję, to czy jest sens to robić i czy to jest to? I my czasem naprawdę nie wiemy, czy to jest to. Bo często to wyznaczaliśmy poprzez, po pierwsze, to, co do tej pory było normą w naszym życiu, a po drugie, to właśnie nie chcę, to te misie wyznaczały nam to, czy to jest to, czy nie. Czyli, co mam na myśli? Myśleliśmy, że warto się za coś zabrać, jak będziemy mieć gwarantowane, że to będzie działać, i będą takie, a nie inne efekty. I nie będziemy się bali, zanim do tego się stawimy i w trakcie, kiedy będziemy to robić. I zawsze, ale to przez zawsze, będzie nam się chciało.
I jak te wszystkie warunki będą spełnione, to znaczy, że to jest to. Ale to nie ta planeta, rozumiecie? Więc ja wezmę, kochani, jestem cudem planer. Znaczy, jakiś słodziak w ogóle, to jest nowy, są w sklepie już, kochani, i to jest słodziaczek, nowy kwiatek, chyba wyszedł najładniejszy. I jestem cudem planer, zresztą my nieraz wstawialiśmy darmowy PDF środka i darmowe te ćwiczenia z planera. I tu są dwa koncepty, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, które pomogą nam wstawać rano i tak naprawdę ustawiać tego rycha i mówić mu, co jest ważne dla niego. Bo fajnie by było, a nam się nie zawsze chce. Dokładnie, albo prawie nigdy się nie chce. Wiecie, ja kiedyś myślałam, że w ogóle jak patrzyłam na ludzi, którzy w życiu coś osiągali, którzy robili rzeczy, które dla mnie wydawały się niemożliwe do zrobienia, i to ja zawsze myślałam, że oni to zrobili, bo im się chciało, bo się nie bali, bo wiedzieli, że odniosą sukces, bo byli w tym dobrzy na dzień dobry. Mieli wizję, wiedzieli, że na tym zarobią, wiedzieli, że innym to się będzie podobało. Rozumiecie, wszystkie te rzeczy. Więc ja przez długi, długi czas mojego życia nie wychodziłam do życia, nie wychodziłam do zmiany, nie wychodziłam też do kreacji, jakiejkolwiek kreacji na tamten moment, bo cały czas coś, bo albo mi się nie chciało, albo się bałam, albo nie byłam w tym dobra. Albo się bałam, że ludzie tego nie zaakceptują, że mnie zhejtują, że ocenią, że przestaną kochać. Rozumiecie, miałam wszystkie te rzeczy i mówię, dobra, to ja jeszcze posiedzę, bo ja jeszcze wciąż mam tutaj te rzeczy. No to skąd ja wiem, że ja mam ruszyć? Dopóki ja to czuję, to ja się nigdzie nie ruszam. Ale tyle historii, co ja się nasłuchałam, tyle książek, co ja się naczytałam przez te paręnaście lat, to nie było takiej osoby, na którą ja bym trafiła, która coś osiągnęła, która by tak naprawdę powiedziała, że ona się stawiła do tego działania dopiero wtedy, jak odhaczyła te wszystkie rzeczy. Nie. Oni wszyscy się bali, ale działali pomimo strachu. Im się nie chciało praktycznie nigdy, ale przeskakiwali wszystkie misie i stawiali się pomimo misiów. Oni nie wiedzieli, czy odniosą sukces, czy nie, ale ten taki drive, wiecie, ta chęć, taka tutaj strzona, takiego po prostu takich tych marzeń, pragnień, które dla mnie wtedy były totalnie obce, one były tak silne i one były ich kierunkiem. Rozumiecie, to one wyznaczały im kierunek. To był też kierunek ich rycha. Oni mówili sobie, over and over again, cały czas, każdego dnia, pisząc, mówiąc, marząc, wizualizując, fantazjując, po prostu, że oni to chcą, że oni o tym marzą, że oni tego pragną, że da się, że to możliwe. I oni też projektowali tak swojego ryśka. I przez to ten rysiek szedł przez dzień i nawet w tym świecie, w którym jeszcze niedawno się nie chciało i się nie dało, on wynajdował z tego, po prostu z tej obfitości tego życia, które ma w sobie wszystko i się da, i się nie da, i możliwe, i niemożliwe, on po prostu wyłuskiwał, wiecie, takie drobne momenty, drobne powody, drobne dowody, drobne sytuacje, drobne okoliczności, drobne możliwości, które składały się w da się, działaj, stawiaj się krok po kroku. Ale jak my nie spędzamy dni na marzeniach, pragnieniach, fantazjowaniu, wizualizowaniu, otwieraniu się na te możliwości, myśleniu, przynajmniej takiemu zaryzykowaniu. Wiecie, ja przez długi czas, nie wiem, czy mieliście tak, ale ja przez długi czas miałam takie przekonanie, które naprawdę trzymało mnie w życiu i trzyma w niektórych przestrzeniach do dziś, w takich ryzach, które było: lepiej się nie nastawiać, żeby się nie rozczarować. Lepiej nie, właśnie lepiej tam nie marzyć, żeby się nie rozczarować. Ja to wolę sobie posiedzieć tu z tyłu, lepiej się nie nakręcać, bo i tak coś się wydarzy. Ja wolę się miło zaskoczyć niż rozczarować o takie coś. I wtedy my znowu tak wycofujemy siebie, bo jak my tak do siebie mówimy, to znowu wszystkie nasze myśli, które tak naprawdę kierowałyby nas w stronę
A może się da, a co jeśli to możliwe, a bardzo bym chciał, a marzy mi się, a nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, ale otwieram się na to. A innym się udało, to może i dla mnie jest to miejsce. Wszystkie te myśli, które kierują nas w tą stronę, które kierują nasz mózg, tego rycha w tą stronę, które mówią mu: hej, dla mnie to jest ważne. Ja o tym myślę, ja o tym marzę, a ja tego pragnę. I wtedy on idzie przez dzień i znajduje wszelakie sposoby, które są ukryte w codzienności, które mogą nam pomóc dojść do tego. Ale kiedy my nie zaglądamy tam w ogóle, bo lepiej się nie rozczarować, albo i tak się nie uda, albo i to, i ta, to my w ogóle, to nasz rych już jest zaprojektowany i on widzi. A temu się nie udało, ten próbował i zbankrutował, ta próbowała i się i poległa. Rozumiecie, on wtedy wybiera tylko to. Więc to jest absolutnie, w ogóle absolutnie ważne. I znowu, i dla mnie to nie było takie normalne, ale jak ja oglądałam ostatnio na nową drogę, tak bardzo się jakoś tak przygotowując, oglądałam dużo historii takich ludzi, którzy osiągnęli jakieś szalone sukcesy, wiecie. Od piłkarzy, po bokserów, po MMA fighterów, piosenkarzy, aktorów, biznesmenów, milionerów. Po prostu poszłam wszędzie i tak po różnych profesjach po prostu. Mówię, tak co najlepsi z najlepszych słuchałam. I każdy z tych ludzi, tam było kilka takich cech, które wiecie, które ich jakby łączyły. I pierwsza rzecz to oni mieli wizję. Oni mieli wizję, oni mieli marzenia, oni mieli pragnienia. Oni po prostu, oni wiedzieli, czego chcieli. Takie wiedzenie. Oni nie tylko wiedzieli, czego chcieli, ale oni to powtarzali sobie każdego dnia i to na różne sposoby. I to jest ważne. I my wiemy dziś, wiedząc, czym jest rysiek, czym jest ten reticular activating system w naszym mózgu, my wiemy, że on tego potrzebuje dosłownie, bo on zaczyna widzieć te możliwości, szukać rozwiązań, szukać dróg dojścia. I oni to rozpisywali, oni to wizualizowali, oni o tym fantazjowali, oni widzieli siebie już tam. Mówię, czy to są piłkarze, czy to są Alex Honnold, który się wspinał na górę, który widział siebie, jak już stoi na szczycie. Tiger Woods, który widział siebie, jak wrzuca te piłki tam do środka, wiecie, w tego golfa. No po prostu nie znalazłam żadnego człowieka, któremu coś tam ogromnego się udało, który by nie widział siebie tam, który by o tym nie marzył. Znowu tak wielu z nas boi się zaglądać do tych marzeń, do tych pragnień, boi się powiedzieć sobie, to jest dla mnie ważne, bo boimy się, że nam się nie uda. I wtedy będzie bardzo bolało. I ja to kumam, kochani, bo ja do dziś mam dużo takich przestrzeni, w które się nie wybieram, bo boję się, że to będzie bardzo bolało. I teraz, tak na planecie Ziemia, tak bardzo realistycznie, bez koloryzowania, wszystko w życiu jest możliwe. Nie, zostańmy w takiej, wiecie, rzeczywistości. Boimy się, że będzie bardzo bolało, jak nam się nie uda. I ten lęk. Czujecie to? Weźcie coś takiego, o czym marzycie, takiego, że nawet balibyście się komuś na głos powiedzieć, łącznie ze sobą samym. I nie zaglądacie tam, nie marzycie, nie myślicie, nie fantazjujecie, nie wyobrażacie sobie, bo boicie się, że będzie bolało, jak się nie uda. To ja wam powiem taką rzecz, kochani. To już nas boli, bo się nie udaje. Że my boimy się wybrać w tą podróż. Bo boimy się, że wystartujemy i spróbujemy i się nie uda i będzie bolało. Z jakiegoś powodu myślimy, że to nie boli, że to nie będzie bolało, jak nie wystartujemy. Ale to już boli. Bo i to boli bardziej. Bo na koniec końców falstart. Bo na koniec końców rozmawialiśmy kiedyś o tej książce, którą napisała pielęgniarka, która rozmawiała z ludźmi przy łożu śmierci i pytała o rzeczy, których najbardziej żałują. I wszyscy powiedzieli, że rzecz, której najbardziej żałują, to były rzeczy, których nie spróbowali. Nie te rzeczy, których spróbowali, im się nie udało, tylko te rzeczy, których w ogóle nie spróbowali. Więc my często boimy się wystartować, boimy się marzyć, boimy się pragnąć, boimy się próbować i upadać i ponosić porażki, bo boimy się tego bólu, tego wstydu, że nie wyszło, że to. A my często to już boli. I teraz
Jeszcze, weźmy jeszcze jeden krok, taki wiecie, na planecie Ziemia, bo ja jestem daleka od mówienia tego, że wszystko w życiu jest możliwe. Wiele w życiu jest możliwe. Więcej niż my chcemy widzieć, więcej czasem niż chcemy wiedzieć, więcej niż nasz umysł jest w stanie sobie wyobrazić i więcej na co jesteśmy w stanie się odważyć. Jest absolutnie możliwe. Natomiast ja sobie nieraz myślałam, no dobra, a jak się nie uda, to jaki sens, wiecie, jaki sens jest tam się wybierać? I powiem Wam, kochani, że jeden z takich większych sensów, jaki ja znalazłam, dlaczego jest sens tam się wybierać, to jest to, że my w życiu możemy, przejdziemy to życie. Przejdziemy to życie, jesteśmy tu na chwilę wszyscy. I możemy iść przez życie na dwa sposoby. Możemy iść w stronę tych marzeń, tych pragnień, w tym kierunku, a w zgodzie ze sobą, z pragnieniami swojego serca, a możemy iść pod prąd tego. I w jednym i w drugim przypadku nie mamy gwarantowanej, jakby my nie mamy gwarantowanej, jak wyznaczymy sobie marzenia i pragnienia i co jest dla nas ważne i co chcemy osiągnąć, to często my nie mamy tutaj gwarantowanego, czy nam się uda, czy my do tej, jak to często mówię, czy my do tej wyspy dopłyniemy. Ale zupełnie inną podróżą jest życie, kiedy my idziemy i próbujemy i stawiamy się i idziemy przez życie w kierunku tej naszej wyspy, kiedy my, bo my wtedy płyniemy z prądem swojego tego trzonu tutaj. Każdy z nas to może nazwać inaczej, ale my wtedy płyniemy z prądem, my płyniemy w kierunku swojej prawdy, my płyniemy z prawdą i każdy dzień, i każdy krok, który stawiamy, pomiędzy tą codziennością zabieganą i wymagającą, a ona jest zabiegana i wymagająca i nieraz będzie nas ciągnęła w ogóle w inną stronę, bo tu system, bo tu trzeba tak, bo tu się nie da. Codzienność będzie robiła swoje, ale my w tej codzienności zabieganej i wymagającej, w tej niewielkiej ilości czasu i niewielkiej ilości energii, która często jest w naszym życiu, my możemy gdzieś tam, gdzie są te miejsca, gdzie są te szczeliny w codzienności, my możemy nadać tej codzienności, tym szczelinom swój kierunek. Kierunek swoich marzeń, swoich pragnień, swoich wartości, o których dziś będziemy rozmawiać i tego, jak chcemy się czuć. I im więcej będziemy na tym skupiać uwagi, im więcej tam będziemy poświęcać energii i naszego czasu, im więcej tych myśli będziemy kultywować w sobie i emocji, to wtedy to będzie też ważniejsze dla nas, tym samym dla naszego Ryśka i on będzie więcej tego w życiu widział, będziemy więcej takich ludzi poznawać, będziemy więcej okoliczności takich spotykać, bo to tak działa, kochani. I ja nie mówię tu o sztucznym wkręcaniu sobie i koloryzowaniu i udawaniu, że wszystko jest ok. Nie. Ja mówię o szukaniu szczelin w codzienności pomiędzy tym, co trudne i tym, co jeszcze nie wychodzi i używaniu tych wszystkich narzędzi, które mamy w sobie, my, jak słowo, jak myśli, jak emocje, jak czyny, jak stawianie się, jak świadomość tego, jak uczenie się o tym, o mózgu, jak nasze ciało i używanie tego, by pomiędzy tym wszystkim, co jeszcze nie działa i co jest pod prąd i gdzie się nie da i gdzie jest trudno i gdzie jest niemożliwe i gdzie się nie chce, by wybierać te momenty, gdzie możemy mieć wpływ i mamy go, żeby kreować nowy filtr dla naszego mózgu. Ja chcę inaczej, ja spróbuję, da się, każdego dnia zrobię coś w tym kierunku. Ja marzę o tym i o tym, ja pragnę tego i tego, to jest dla mnie ważne i tak chcę się czuć. Na tyle, na ile się da. Czasem będzie nam szło po prostu jak z płatka. Będziemy po prostu na chmurze fruwać i mówić, oh my gosh, to działa. Czasem to pomimo tego, że już tyle zrobiliśmy, wszystko wiemy i w ogóle tyle ogarnęliśmy, bum, bęcniemy, padniemy i po prostu i powiemy, to chyba wszystko nie działa i będziemy po prostu się wkurzać na to wszystko i po co mi to było. Ale później znowu wstaniemy. I co zrobimy po tym, jak wstaniemy, kochani, na tej planecie? Bo tu jest wiele do zrobienia. My wiele, wiele możemy zrobić. Więc i tak naprawdę, nawet jak do tej wyspy nie dopłyniemy, to życie, nawet jak się tego wszystkiego nie osiągnie, to życie, które jest z prądem, jest wbrew pozorom o wiele lżejsze i o wiele mniej rozczarowań jest po drodze, choć nam się wydaje czasem inaczej. Nie będę próbować, albo tyle już próbowałem i nie działa, tyle już się starałem i nie działa,
bo my czasem czekamy na jakiś ten jeden efekt. Okej, ja dopiero powiem, że działa, jak to i to się wydarzy. I czasem tak łatwo ominąć te wszystkie momenty, kiedy robimy to, o czym marzymy, czego pragniemy, te kroki w kierunku tego, które działają, które dają nam te odrobiny, których może nie widać, bo czekamy na ten wielki efekt. Ja wiem, że już to słyszeliśmy miliony razy na miliony sposobów, że mikrokroki, że to, że tamto, że droga jest ważniejsza niż cel, ale tak naprawdę jest to bardzo łatwo dla naszego umysłu ominąć. Więc przechodząc do kalibrowania rycha. Kochani, pierwsza rzecz, o której chciałam poopowiadać, jakby mi ktoś powiedział, czekajcie, ja mam zegarek tu, 20, czyli my już godzinę tutaj tego rycha kalibrujemy. Ja nie wiem, naprawdę chciałam, miałam plan zrobić to krótko dziś, ale okej. Więc chcemy, pierwsza rzecz, o której dzisiaj chcemy porozmawiać, to są nasze wartości. I ja jutro i pojutrze powstawiam takie posty, może z PDF-em właśnie do wartości, do upragnionych uczuć. Ja te ćwiczenia już nieraz robiłam, ale chcemy to zrobić, więc się nie stresujcie, gdzie te wartości szukać, gdzie te ćwiczenia. Ja się zajmę w tym tygodniu tym, żeby to wylądowało i na newsletterze, i w postach na Instagramie, i na Facebooku, dobrze? Pierwsza rzecz to są wartości. Wartości to są rzeczy, które są dla nas ważne. I może wystarczy wpisać, wiecie, listę wartości w internet i wyskakują po prostu różne wartości. To jest, aż otworzę planer i zobaczę. Na przykład, tutaj w ogóle taki cytacik, żeby nie było. Wartości to zasady, bez których życie nie jest warte przeżycia. Akceptacja, asertywność, balans, bezinteresowność, bezpieczeństwo, bogactwo, ciekawość, cierpliwość, duchowość, dyscyplina, efektowność, elastyczność, empatia, energiczność, godność, granice, hojność, humor, intuicja. To są takie, wiecie, takie koncepty, takie fajne, pozytywne kłaki, nie? Takie po prostu glutki pozytywne. I my chcemy sobie popatrzeć na tą listę wartości, czy to wpiszemy ją sobie w internet, czy jutro sobie zobaczymy ten PDF, który ja wstawię. I chcemy w tym tygodniu naprawdę myśleć, jakie są moje wartości. I wypisać na ten moment w życiu. Czasem one są ruchome, czasem są takie wartości, które idą z nami przez życie całe. A czasem w zależności od tego, jaki jest dzień, jaka jest sytuacja w naszym życiu, są takie wartości, które są dla nas ważniejsze niż inne pozostałe. One są takim głównym skupieniem. Co mam na myśli? Na przykład, jeżeli chorujemy, to zdrowie i na przykład ciało będzie taką wartością, która będzie po prostu top of the top, będzie dla nas na ten moment najważniejsza. Jeżeli zmagamy się z jakimiś problemami rodzinnymi, to rodzina i relacje będą taką wartością, wiecie, która dla nas na ten moment po prostu będzie priorytetem, tak? Więc czasem będą takie wartości, które poprzez to, w jakim momencie swojego życia jesteśmy, będą dla nas po prostu na samej górze. Będą takie wartości z nami, które znowu będą z nami szły przez całe życie, jak miłość. Dla większości z nas podejrzewam, że to jest taka wartość po prostu, która no jak bez miłości przez życie iść. Albo jak szacunek, tak? Są takie wartości, które są takie. Granice, asertywność. Ale ja chcę, żebyśmy my... spójność, sukces, sumienność, szacunek, szczerość, troskliwość, uczciwość, żebyśmy my naprawdę sobie popatrzyli na tą listę i przeczytali i pomyśleli, co jest dla mnie ważne. Ale pomyśleli o tym tak, wiecie, tak naprawdę. Glutki pozytywne, takie żelki. No. Takie żelki na agarze, dokładnie. W każdym razie powiem Wam, kochani, tak, że ja lekcje z wartościami robiłam wiele razy, jeszcze jak mieszkałam kiedyś w Stanach i byłam w rozwoju tam osobistym i sobie to rozpisywałam, te values i rozpisywałam, jakieś ćwiczenia robiłam. Ale ja chcę, żebyśmy poszli tak w to naprawdę w prawdzie. Bo ja pamiętam taki moment, jak moje życie się rozsypało jakiś czas temu po raz kolejny i bardzo chciałam nauczyć się stawiać granice. I to słowo granice w ogóle mi tak nie pasowało i ono mnie tak męczyło. I ja cały czas miałam źle je zdefiniowane. Ja myślałam, że granice to ja będę niemiła i będę do kogoś niemiła. I to ja nie umiałam z tymi granicami się dogadać. I one na pewno w ogóle, notabene, nie były na liście moich wartości. One w ogóle mi nie były do niczego potrzebne. A jednak jak jesteśmy na planecie Ziemia, to czasem trzeba powiedzieć nie, czasem trzeba tupnąć nogą. Po prostu no, tutaj różne rzeczy nam się dzieją. Tu jest i to na tej planecie. A ja w ogóle nie chciałam się z tymi granicami ani kolegować, ani bawić, a już na pewno nie przyjaźnić.
Poszłam na długi spacer, popisałam, pomedytowałam, pomodliłam się i mówię: proszę o pomoc. I wtedy przyszła odpowiedź: nie myśl o granicach tak bardzo, jak myśl o wartościach. Pomyśl o tym, co jest dla ciebie ważne. Bo jak to się mówi, chyba to pierwsza Byron Katie powiedziała, mówienie dla kogoś nie jest tak naprawdę mówieniem dla siebie tak. Więc nie myśl o granicach jako o odgradzaniu się od drugiego człowieka, tylko raczej o opiekowaniu się sobą. I nie w takim sensie, że ja i krzywda dla ciebie, tylko to jest dla mnie ważne. Nie mam teraz dla ciebie czasu, bo potrzebuję zająć się sobą. Nie skorzystam z tego projektu, bo to nie jest w zgodzie z moimi wartościami. Nie pojadę, nie będę do ciebie tak i tak się odzywać, albo nie pozwolę ci tak i tak mnie traktować, bo szacunek jest dla mnie ważny, prawda? I ja wtedy zaczęłam zupełnie inaczej na te wartości patrzeć. Zobaczyłam, jaką one niosą siłę w sobie. Ale mogłam to zobaczyć tylko wtedy, jak poszłam i je rozpisałam w takiej prawdzie. Czyli najpierw rozpisałam, co jest dla mnie ważne. Po pierwsze, bardzo się zdziwiłam, które rzeczy dla mnie były ważne, a które odruchowo rzeczy dla mnie nie były ważne. Które tak naprawdę ważne w życiu są, a na mojej liście ich nie było. I nie tylko na mojej liście ich nie było, ale w moim życiu ich nie było. I to mi też pokazało, jak wartości są głębsze niż mi się wydawało. Że jeżeli ja od takich sobie nie wypisałam, bo mi nie przyszły do głowy, ale później popatrzyłam na moje życie i mówię, okej, ja ich w życiu też nie mam, no bo jak one nie są dla mnie ważne, to one nie są dla Ryśka ważne. A jak one nie są dla mnie ważne i dla Ryśka ważne, to one raczej w moim życiu nie będą, bo on ich nie wpuści, on tych kłaków nie wpuści, on na nie nie będzie zwracał uwagi. No bo skoro Rysiek reaguje na to, co jest dla nas ważne, to my chcemy mieć ostro określone wartości. Ale nie tylko wypisane na karteczce, wiecie, że bierzemy planerek i siedzimy gdzieś tu na live albo usiądziemy tam i sobie wypiszę, no moje wartości, miłość, szacunek, cierpliwość, tam sukces, obfitość, w ogóle duchowość, piękno, rodzina. To nie to, to jest piękne, nie? O tym to se możemy na live pogadać i przy cappuccinko, jak to my mówimy. I takie mam wartości, wiesz, nie? Tutaj to mogą fazule się pochwalić, jakie one ten... Ale my chcemy zobaczyć, bo ja sobie to wypisałam, a później zadałam sobie takie pytanie, na ile ja tym żyję, tak naprawdę, wiecie. Jeżeli dla mnie ważne jest zdrowie, a zdrowie to w ogóle tam pierwsze wypisałam, to było z 5 lat temu, 4. Zdrowie pierwsze, wiadomo, no zdrowie, nie? No jak, dla kogo zdrowie nie jest ważne. Ile razy ja w życiu powiedziałam słowa, zdrowie najważniejsze, nie masz zdrowia, nie ma nic na tej planecie. No ale ja patrzę na moją codzienność, gdzie życie się toczy. I patrzę, jak ja o to zdrowie dbam. Jak ja o to ciało dbam. Bo ja chcę zobaczyć to, co ja napisałam na karteczce i ładnie wygląda, ale ja teraz chcę sprawdzić rzeczywistość, czyli prawdę taką prawdziwą, a nie kartkową. I ja patrzę, że ja olewkę walę totalną, nie ćwiczę, plecy na pół połamane, do fizjoterapeuty nie idę, bo się nie chce, bo się nie da, bo i tak boli, bo coś tam. Chcę uniknąć operacji, której mi mówią, że nie uniknę, ale nie idę i nie robię nic w kierunku, żeby jej uniknąć. Siedzę całymi dniami, gdzie lekarz mówi leż na ziemi z nogami do góry, a ja siedzę przy komputerze, pracuję, nie odpoczywam, nie masuję pleców kremami, wszystkimi maściami, nie biorę leków przeciwbólowych, nie chodzę na fizjoterapię. Rozumiecie, kochani? Biegam po prostu tu na spotkanie, tu załatwić coś, chodzić nie dam rady. Później przychodzę, wykręcona leżę, tak? Nie śpię tyle, ile trzeba. Nie mam czasu zamówić dobrego materaca. Wstaję rano wykręcona po prostu w 8. O tak, o, po prostu, ale zaraz tutaj musisz się ogarnąć. Ogarnij się, bo trzeba live'a zrobić, bo trzeba to zrobić, trzeba to załatwić, trzeba tu pójść. Rozumiecie? I ja nagle patrzę na to, co ja jem, na to, jak ja oddycham, na to, czy ja się ruszam, czy nie. I jestem, jak się domyślacie, w ciemnej dupie, tak? Ale na karteczce, w wartościach, po prostu ciało i zdrowie pierwsze. No i teraz przychodzi taki moment, a wiecie, siebie się nie da oszukać, Rycha też się nie da oszukać. Więc jak ja sobie mogę wypisać na kartce i mogę sobie post zrobić na Instagramie i na fejsie i nawet ładne zdjęcie wkleić, ja mogę nawet dobrego live'a trzasnąć na temat zdrowia. Mistrzunią jestem w tym temacie. Ale jak ja nie żyję tym, po prostu tak naprawdę,
No to kochani, no, to rozwój to jest tylko naprawdę na niby, to my już próbowaliśmy. Na Instagramie i na Facebooku też już próbowaliśmy. Ale my teraz chcemy naprawdę. Więc jak ja mówię, wypisujemy wartości i zaglądamy do swoich wartości, to my chcemy zobaczyć, na ile my naprawdę żyjemy tym, co jest niby dla nas ważne i gdzie jest robota do zrobienia. I co ja mogę zrobić każdego dnia. Bo jak ja mówię, wiesz, Rysiek, dla mnie ważne jest zdrowie, a później cały dzień napierdzielam w przeciwną stronę pod prąd, no to Rychu mówi, ty chyba żartujesz, nie? Dziwne masz poczucie humoru, ale dobra, ja idę za tym, co jest dla ciebie ważne. A jedno zdanie na kartce jest niczym w porównaniu do 16 godzin pedałowania w przeciwną stronę. To ja idę tam, gdzie te 16 godzin w ciągu dnia idziesz, a nie gdzie tam na kartce coś wypisałaś. Więc. Jak ja sobie napisałam, że dla mnie jest ważny szacunek, no szacunek dla mnie, słuchajcie, ważny. Ja nie wiem, tyle, ile live'ów i ile ja w życiu szłam, w ilu przestrzeniach byłam, ilu ja ludzi poznałam, w ilu krajach mieszkałam i w ogóle. I do dziś po prostu, jak robię kurs płatny, zwłaszcza jak jest dużo ludzi na kursie, to mówię, jest jedna reguła, po prostu szacunek. To jest dla mnie najważniejsze, tak? I teraz dla mnie to jest naprawdę najważniejsze. Natomiast jak ja te 5 lat temu, 4 lata temu sobie wypisałam szacunek, a popatrzyłam sobie, gdzie ja jestem w danym momencie swojego życia, te 4 lata temu, gdzie ja byłam, a byłam w ciemnej dolinie, jak ja tam doszłam i zobaczyłam, jak bardzo ja szanuję ludzi. I to jest w ogóle dla mnie najważniejsze. Ale jak bardzo ja pozwalam ludziom nie szanować mnie, bo się boję, co powiedzą, bo się boją, że kochać przestaną, bo się boję powiedzieć nie, bo się boję nie spotkać, bo się boję nie odpowiedzieć tu, bo się boję im powiedzieć, żeby poczekali tydzień, bo rozumiecie? I ja nagle widzę, że ja jestem tą osobą, o której rozmawialiśmy już tutaj nieraz, że ludzie mi srają na głowę, a ja sobie wkręcam, że to odżywka do włosów. No to co z tego, że ja szanuję wszystkich dookoła, jak ja nie szanuję siebie? To na ile ten szacunek dla mnie taki ważny? I jak ja nie szanuję siebie, no to ludzie wiedzą, że nie muszą szanować mnie. I wtedy szacunek jest dla mnie ważny w jakiejś części mojego życia, no ale nie po całości. Znowu, mam robotę do zrobienia, tak? I my chcemy z miłością do tego podchodzić. My chcemy zrobić te wartości naprawdę po całości, naprawdę, a nie na niby. Więc my chcemy po prostu wypisać sobie, co jest dla mnie ważne. Jeżeli dla nas są ważne relacje, tak? Piszemy relacje. Patrzymy, jak wyglądają moje relacje w codzienności. Czy ja naprawdę żyję tym, że one są dla mnie ważne? Czy może tutaj jest robota do zrobienia z miłością, krok po kroku, pomalutku, jak napisała Martusia, pomalutku, nie? Ostatnio poznałam Marysię Prokop, ona mówi slowly, slowly, nie? Pomalutku, jest tu czas, kochani. O to chodzi, że my potrzebujemy Rycha uczyć każdego dnia. To nie chodzi o to, żeby teraz na raz to zmienić, bo to nie tak działa Rychu. W ogóle nasz mózg nie buduje nowych połączeń neuronowych, jak my coś raz na zawsze przepracujemy ciach, bo nowe połączenia neuronowe się tak nie budują. To jest iluzja. Nowe połączenia neuronowe budują się poprzez powtarzalność. Poprzez systematyczność, poprzez po prostu systematyczną powtarzalność tego samego myślenia, nawyku, czynu, wtedy te synapsy tam w tych neuronach po prostu się szukają i się nagle łączą, i się dogadują jeden z drugim i budują te po prostu połączenia nerwowe, te neuronowe. To nie jest tak, że a dobra, ja już to wiem, nie? I dobra, i to tyle. Rychu, ty już wiesz? Bo ja wiem. Byliśmy na live'ie, ze wcią se pogadaliśmy, se wszyscy przypomnieliśmy, że tak jest. To ty już Rychu wiesz, nie? Nie, nie, nie. Rychu mówi, słuchaj, jak ty chcesz zbudować nową drogę neuronową, to ty mi musisz to powiedzieć przez co najmniej następne parę miesięcy codziennie i to więcej niż raz. A my mówimy, ale jak to codziennie więcej niż raz? To przecież ja ci już mówię, przecież już się tyle razy, wiesz na ilu ja live'a byłam u FC, a przecież my tyle książek przeczytaliśmy, a byliśmy też na kursie u Krzyśka i w ogóle zaglądamy do Kryśki na Zanzibar. Ty już przecież powinieneś wiedzieć. On mówi, a ja potrzebuję więcej wiedzieć, a ja może będę potrzebował do ostatniego oddechu, żebyś ty mi przypominała. Bo ta stara droga, która mówi, że się nie da i nie działa i niemożliwe, że jestem do dupy, ona jest tak wyrzeźbiona, że ja tam będę na wagary chodzić.
A my mówimy, nie no, to w ogóle ile ja jeszcze mogę tobie mówić? A Rychu mówi, ty no do usranej śmierci, ty jesteś moim przyjacielem, jesteś po mojej stronie, czy nie? Despacito, dokładnie, o to będzie dobre, despacito. Slowly, slowly, despacito. Wiecie, a my byśmy chcieli, hej Rychu, słuchaj, przecież ja ci powiedziałem, ale Rychu tak nie działa. Budowanie nowych połączeń neuronowych w mózgu tak nie działa. Ja wiem, że my chcemy usiąść w medytacji, wejść w to poczucie i po prostu nowa droga neuronowa, bum, zbudowana. Są takie momenty, gdzie klika. Są takie momenty, gdzie są takie kliknięcia, gdzie nam przeskakuje, gdzie po prostu kasujemy, przerabiamy, budujemy nowe. Wydaje nam się, że to się zadziało od tak. Ale my czasem nie widzimy, jaką my drogę do tego szliśmy, ile my wcześniej rzeczy zrobiliśmy, ile my małych myśli połączyliśmy w jedno, żeby teraz nam nagle kliknęło. I to tak samo my, po prostu to często my tego nie widzimy. Więc my chcemy naprawdę zrobić te wartości, tak? To jest nasza pierwsza taka praca domowa i zaraz będziemy patrzeć na uczucia. Bo to jest mocne. Czujecie to, kochani, jesteście ze mną, że jak my wejdziemy w te wartości, to naprawdę, słuchajcie, to jest robota. Ja to siedziałam i to dla mnie to nie jest robota na tydzień. To jest dla mnie robota. Ja potrzebuję co jakiś czas kalibrować rycha. Dlatego wartości są w planerze i dlatego każdy dzień planera zaczyna się upragnione uczucie na dziś, o uczuciach zaraz porozmawiamy, i wartość na dziś, bo ja chcę wstać rano i ja nie mówię, że my musimy mieć planer, żeby to zrobić. Możemy mieć planer, ale tylko jak będziemy w nim pisać, bo jak on będzie na półce leżał i się kurzył, to na cholerę nam ten planer, bo my potrzebujemy siebie najbardziej. Więc my chcemy wstać rano i naprawdę zapytać się siebie, jak ja chcę się dziś czuć, zaraz o tym porozmawiamy, jaka jest wartość dla mnie na dziś i na podstawie tego, bo to wtedy Rychu wie, ok, ty chcesz się dzisiaj czuć tak i tak, to ja będę patrzeć, co ja mogę tobie dać, z kim ty możesz dzisiaj porozmawiać, jaką piosenkę wysłuchać, żeby tak się czuć, tak, co zjeść, ile spać, jak rozmawiać, jakie myśli kultywować. I to jest praktyka, wiecie, to nie jest na dzień, na dwa. To nie jest na tydzień, tylko to jest po prostu, my chcemy z tego zrobić codzienność, która jeszcze często naszą codziennością nie jest. I co jest dla mnie ważne, i na podstawie tego ustalać dzień. Więc zanim pójdziemy dalej, żeby zobaczyć, jak ten dzień możemy sobie ułożyć, a despacito znaczy delikatnie, a to jeszcze lepiej, kochanie, czyli slowly despacito, czyli powoli, powoli, delikatnie, takie dobre połączenie. Utwierdzam się w przekonaniu, że zakup planera to jedna z lepszych inwestycji na nowy rok. Planer jest cudowny, kochani, ile my w życiu zmieniliśmy rzeczy, ale on jest dobry tylko wtedy, kiedy my w nim piszemy. My mamy grupę i na tej grupie tam, w tym miesiącu mnie nie było, naprawdę po prostu poległam w tym miesiącu, ale od 2 lat, więcej, może już nawet od 3 lat, co miesiąc tam robię planowanie miesiąca i podsumowanie miesiąca. Ten miesiąc naprawdę nie mogłam, pogubiłam się trochę w wszystkich projektach. Zapomniałam nawet wrócić tam i powiedzieć, że się pogubiłam, to muszę sobie to załatwić, zapisać w planerku, żeby to zrobić. Ale on naprawdę działa, ale on działa tylko, kiedy my piszemy, kochani. Więc tak, wiem już, o co chodzi z wartościami. Chcemy pomyśleć sobie, jakie mamy wartości, chcemy popatrzeć, jak my one w codzienności wyglądają, która wymaga najwięcej naszej uwagi, w której kulejemy najbardziej, a jest dla nas ważna, bo my cały czas myślimy o tym porządkowaniu rycha. Kolejna rzecz to są uczucia. Na końcu to jest tak: uczucia bardziej niż emocje. Ja przeczytam najpierw listę i wtedy będę o tym mówić. O. My nazwaliśmy to upragnione uczucia. To ćwiczenie pierwszy raz usłyszałam u Danielle Laporte i miało ogromny wpływ i wiele razy mi ratowało tyłek w różnych przestrzeniach mojego życia. I Danielle Laporte napisała książkę, która się nazywa Mapa Pragnień, i ona na to nazywa. Jak ona na to nazywa? Desire feelings? No. Core feelings. Takie, wiecie, takie uczucia, core desire feelings. Takie uczucia, takie z trzonu. My to nazwaliśmy po naszemu, bo niektórych słów ciężko nie da się przetłumaczyć na polski. My to nazwaliśmy takie upragnione nasze uczucia. Tu jest cytat od niej. Świadomość tego, jak naprawdę pragniesz się czuć, to najpotężniejsza wiedza, jaką możesz posiąść. I weźmy jeszcze raz ten cytat, bo ja wiem, że to może brzmieć jak głupota dla nas. Świadomość tego, jak naprawdę pragniesz się czuć, to najpotężniejsza wiedza, jaką możesz posiąść.
I tutaj są w planerze, ale znowu my jutro to wstawimy. Są różne uczucia. Taki przykład, bo tych uczuć jest mnóstwo. Chcę czuć się akceptująca, atrakcyjna, beztrosko, bezpieczny, bogata, czuły, cudowna, ciekawy, doceniona, dumny, elegancka, energiczny, entuzjastyczna, fantastyczny, kochająca, kochający, kompetentna, kreatywny, namiętna, niezależny, obecna, oddany, odprężona, odważny, optymistyczna, otwarty, ożywiona, pełnowartościowy, pociągający, podekscytowana, pogodna, pozytywny, pragnąca, prawdziwy, przyjazna, radosna, romantyczna. Czujecie, ile tego jest w ogóle i jak rzadko my naprawdę zatrzymujemy się znowu i myślimy o tym, jak ja chcę się czuć. W ogóle my rzadko, i ja wiem, że my tu jesteśmy w rozwoju, więc my już częściej niż kiedyś, ale rzadko zatrzymujemy się, żeby zapytać się w ogóle, jak my się czujemy. My rzadko od tego zaczynamy dzień. I ja wiem, że już wielu z nas, bo ja znam tutaj niejednego kujonka tutaj w naszej społeczności, którzy wstają rano, czwarta, piąta i w ogóle i piszą, i medytują od rana, i robią dużo takich, i ćwiczą, i jogę robią, i spacerują. I cudownie. I dla tych, którzy to robią, od tego zaczynają dzień, to cudownie. Ale wielu z nas wstaje rano i jak to my mówimy, wstaje rano i ciśnie na, wiecie, na internet często, od razu na Instagram albo na Facebook albo gdziekolwiek i my od razu jesteśmy w życiu innych ludzi. My szczęściej wiemy, jak się Kryśka na Zanzibarze czuje, jakby ktoś nie wiedział, kim jest Kryśka na Zanzibarze, to jest nasza taka metafora trochę na żarty, na właśnie na ludzi, do których my zaglądamy częściej niż do siebie i u których nam się wydaje, że oni to mają wszystko idealnie, bo oni zdjęcie na wydmie i na plaży i oni tańczą i do księżyca śpiewają i mantry mają i kadzidła i szałwie i świece sojowe i organiczne brokułki, wszystko tam jest. I my często do nich zaglądamy, my często wiemy, jak oni się czują. My siedzimy na ich story i wiemy, że tato dzisiaj się źle czuła, a tato cudownie, a ten to w ogóle podróżuje i w ogóle spóźnił się na samolot. My wiemy, co dla nich ważne, my wiemy, gdzie oni kupili swoje kolczyki z piórami i gdzie oni, jak to, i na jakim szkoleniu ostatnio byli. My tak dużo wiemy, Kryśka zablokowała, Kryśka zablokowana. My tak dużo wiemy o... Czasem na dzień dobry, wiecie, czasem na dzień dobry my pijemy kawę i my już patrzymy. I my wiemy, kto choruje, kto zdrowieje, kto bankrutuje, kto buduje biznes. My czasem wiemy, ile Krzysiek zarobił i w ogóle on zrobił już kurs o tym, ile zarobił. To rozumiecie, my wiemy po prostu, co się u nich dzieje. I często to w ogóle, nie tylko my wiemy, to często nam nie pomaga, nie inspiruje, tylko jeszcze nas dołuje. A im więcej tam siedzimy i później wpadamy w tą manię i siedzimy po prostu i godziny nie ma. I już wtedy godzina mija i my ledwo biegniemy, dopijamy kawę, herbatę, pakujemy się, znowu kanapki, to jesteśmy źli, bo w tym czasie my już i jesteśmy już rozdygotani. Ja powiem Wam, ostatnio siedziałam na tych rolkach, bo chciałam zobaczyć, co to jest, bo dużo ludzi chce mi pomóc i mówi, że teraz to jest to i w ogóle trzeba w tym tworzyć. Ja jak, nie wiem, jakbyście nie zauważyli, krótko mówić nie umiem. Ja w 2 godziny live'a nie umiem skończyć, więc jak ja bym się miała w jakimś tam 30-sekundowym rolku zmieścić? W ogóle to się chyba nigdy nie wydarzy, nie? Chyba, że 3 słowa moje będę ucinać i wstawiać i to może się wydarzy. Ale ja chciałam to zobaczyć. Bo jeżeli ja mogę coś wartościowego przekazać w jakikolwiek sposób, to ja chcę to zrobić, tak? Jakie rolki? To są te krótkie filmiki na Instagramie, na Facebooku, nie? To na to rolki nazywają, między innymi. Ja siedziałam chyba, posłuchajcie raz, 30 minut siedziałam na tych rolkach i wszystko tam było. Ja przeszłam przez wszystko, ja przeszłam przez piękne widoki, przez psiaki, kociaki, uwielbiam akurat to. Przez kobiety, które wyglądają po prostu tak, że chyba nie wiem, co by się musiało z moim ciałem i wydarzyć i na to już dawno za późno, żeby tak wyglądać. I przez to, jak ludzie ćwiczą niesamowicie i w jakie miejsca podróżują i w ogóle co oni gotują, jakie rzeczy robią i w ogóle jakie kosmetyki używają i medytacje i w ogóle jakieś wynalazki. Tam w 40 minut czy 30, już nawet nie pamiętam, 30 minut to krótko.
I ja nagle, wiecie, wyszłam z tego, ale tego było tak dużo, bo one są krótkie, ich jest tak dużo. I tak, ja skończyłam to i ja byłam tak rozdygotana, ja byłam tak, taka byłam rozchwiana, taka byłam, bo ja siedzę na internecie, tylko ja raczej znowu jestem YouTube'owa. I ja jednak słucham dłuższych podcastów albo takich filmów, żeby zbierać content i inspiracje dla nas i dla siebie, ale dla nas na live. I ja z tego mijania dostałam taki niepokój we mnie był, bo tam tak dużo się wydarzyło i tak. Ja się czułam, Boże, ja nigdy pewnie tych miejsc nie odwiedzę, ani tak nie będę wyglądać, ani tak nie ugotuję. I w ogóle, kiedy ja bym znalazła czas na to wszystko i nie mogłam się na jednej rzeczy zatrzymać, bo co mnie jedna rzecz zainspirowała, to ja już byłam na następnej i one były tak od siebie różne, że to nie było tak jak czasem. Ja słucham jednego podcastu i mi sugeruje drugi, który jest podobny do tego, tylko tu było tak dużo różnych rzeczy, że ja przeskakiwałam z jednego świata do drugiego co 30 sekund. I to mi dało, kochani, taką po prostu taki niepokój, że ja prawie dostałam ataku paniki z tego. I mówię, wow, ja teraz potrzebuję, żeby się uspokoić, iść na jakiś YouTube, obejrzeć jakiś 15-minutowy inspirujący filmik, żeby jakiś content złapać. I to mi pokazało, co to robi dla naszej głowy? I ja nie mówię, że jestem przeciwna temu, bo ja myślę, że nasz mózg tak mocno się zmienia, zwłaszcza młode pokolenie zupełnie inaczej pobiera informacje, zupełnie inaczej je trawi. Więc ja nie mówię, że to jest złe. Ja w ogóle nie o tym mówię. Ja tylko mówię, żebyśmy my obserwowali, co to dla nas daje. Znowu, czy to nam daje, jak my się po tym czujemy, a propos tego, jak ja chcę się czuć. Bo ja akurat nie za dobrze się po tym czułam. Ja lubię sobie posiedzieć na internecie, posłuchać, mnie rzeczy inspirują, dają mi energię, pomysły na nowe tworzenie. I tam, bo internet jest jak wszystko, taką fajną metaforę słyszałam, że internet to jest trochę tak jak samochód. Możesz wsiąść w ten samochód i zawieźć rodzinę na przykład na obiad do restauracji albo do parku, a możesz wsiąść w ten samochód, spowodować wypadek, skrzywdzić siebie i innych. Internet trochę jest też takim samochodem. Wszystko w życiu jest trochę takim samochodem. My możemy wziąć to i w zależności od tego, jak to użyjemy, możemy zrobić z tego coś pięknego, a możemy naprawdę spowodować nie jeden wypadek. Więc my chcemy zobaczyć, na ile po prostu rzeczy, które my robimy na co dzień, zwłaszcza od rana, bo badania pokazują, że takie, wiecie, takie, bo to nam coś daje, to nam daje skoki dopaminy. I tylko one są trochę tak ala sztucznie generowane i one są bardzo ulotne. I dlatego często, jak my już musimy iść do pracy i nie mamy tego, to my każdy w wolne chwile chcemy tam pójść chociaż na chwilę, bo to nam daje te skoki dopaminy. Natomiast ja jakiś czas temu widziałam taki wykład człowieka, który mówił, że to jest dosłownie jakbyśmy byli w kasynie i byli na tym jednorękim, na tej maszynie jednorękiej, na tym, co tak wiecie, pstrykamy i te owocki tam latają i po prostu znowu jesteśmy w kasynie trochę. I to nam daje skoki dopaminy, ale to są bardzo krótkotrwałe jakby przyjemności, które nie mają długotrwałego efektu. Które później, jak się kończą, to raczej sprawiają, że my zostajemy w takim poczuciu bardziej pustki niż pełni, bardziej rozdygotania niż takiego wewnętrznego spokoju. Pewnie nie u każdego. Znowu, nie każde wideo na YouTube mi to robi, czy na YouTube to, co ja oglądam, zostawia mnie pełniejszą, bardziej zainspirowaną, z pomysłami na więcej. Więc ja nie jestem przeciwna, ale ja jestem za tym, żebyśmy świadomie zaczęli obserwować, co robimy, gdzie spędzamy czas, na co poświęcamy uwagę i jaką mamy energię nie tyle w trakcie tego robienia, tylko po tym, czy jesteśmy naładowani, czy jesteśmy po prostu rozładowani. Więc wracając do tych uczuć, każda rzecz, którą robimy, każda konwersacja, którą mamy, myśl, którą myślimy, ludzi, których spotykamy, rzeczy, o których marzymy, o których pragniemy, coś, co kupujemy, coś, do czego dążymy, na koniec tego nie tylko jest ta rzecz, ta osoba czy ta czynność, ale jest pewne uczucie. Czyli jak chcemy schudnąć 10 kilo, to my nie tylko chcemy schudnąć te 10 kilo i wejść w dżinsy, które leżą już tam 3 lata w szafce na ten czas, kiedy schudniemy. Nie wiem, czy macie takie dżinsy, na kiedy schudnę. Ja mam chyba 7 par. To my nie tylko chcemy w te dżinsy wejść i schudnąć te 10 kilo i w tych dżinsach stawić zdjęcie, wiadomo, na krychę, nie? Ale my też mamy takie
poczucie i takie oczekiwanie, że my się będziemy w pewien sposób czuć. Jak my chcemy, nie wiem, nową pracę albo zarabiać więcej pieniędzy, to tam też wierzymy, że będziemy się w jakiś tam sposób czuć. Może to uczucie, które wierzymy, że tam będzie, to będziemy bardziej spokojniejsi, a może bardziej szczęśliwi, a może będzie nam trochę wygodniej, a może trochę spokojniej. Jeżeli chcemy być w relacji na przykład, a na razie nie jesteśmy, to, nie, to oczywiście, że chcemy tej relacji, chcemy tego partnera czy tej partnerki, ale też wierzymy, że jak będziemy w tej relacji, to będziemy w jakiś sposób się czuć. Jeżeli chcemy jechać na Zanzibar do Krychy, no bo wiadomo, że trzeba do Krychy kiedyś będzie odwiedzić, no to wierzymy, że nie tylko będzie tam fajnie, będzie plaża i to, ale że będziemy, jak tam będziemy, to będziemy się w pewien sposób czuć. Jak kupimy ten nowy komputer, czy po prostu nową torebkę, czy nowy samochód, to my chcemy tej rzeczy samej w sobie, ale często i naprawdę często, a czasem częściej, oby tylko dżiny, nie? I know. Czasami nawet częściej, kochani, my chcemy tego uczucia bardziej niż tej rzeczy. My częściej gonimy za tym uczuciem bardziej niż za tą rzeczą. Bo znacie, podejrzewam, że każdy z nas zna to doświadczenie, kiedy czegoś bardzo, bardzo chcieliśmy i nagle to osiągnęliśmy i poczuliśmy chwilę uniesienia, radości, spełnienia i za chwilę, bum, tego uczucia nie było. I za chwilę był powrót do tej codzienności. I mówimy, dobra, to teraz trzeba chcieć czegoś innego, żeby znowu poczuć to uczucie. Więc ja nie mówię, że my tych rzeczy nie chcemy i tych kilogramów chudnąć, tego partnera i partnerki. Ale ja chcę zwrócić uwagę naszą na to, jaką wielką rolę w naszym życiu odgrywa właśnie to uczucie. Jaką wielką rolę w naszym życiu uczucia odgrywają. Jak bardzo my... Ile razy my idziemy do sklepu i mierzymy te dżiny, czy cokolwiek to jest, i czujemy to uczucie, a później wracamy do domu i wkładamy je do szafki i czasem znajdujemy je w ogóle po miesiącu z metką jeszcze, w ogóle nieodpiętą, i patrzymy na nie i mówimy, o co mi w ogóle chodziło, o czym ja myślałam i myślałam, jak ja to kupowałam w ogóle. Jaka w ogóle była myśl przewodnia tego zakupu? Bo tam to mierzenie i to wszystko dawało nam pewne uczucie. I my bardziej tego uczucia potrzebowaliśmy niż tych dżinsów, czy tej bluzki, czy tej torebki. Więc uczucia odgrywają ogromną rolę. Czekajcie, kochani, bo pada mi jeden tutaj Instagram. Tutaj chce się wylogować. Rychu już, rozumiecie, jest ruch oporu. Rych oporu. Czekajcie, my się nie poddamy. Mam nadzieję, że mój komputer działa. Poczekajcie na mnie sekundkę, kochani. Dobra, komputer jest naładowany. Tu jest zawsze wtedy problem, bo wtedy ten telefon się nie chce słuchać tej ładowarki. Muszę nowy telefon kupić jednak. Czekajcie, kochani. Bo wtedy jak ja wkładam to... I wtedy zawsze musimy już na krzywo trochę być na tym Instagramie. No ale to nic. Wybaczymy to. Rych oporu. A rych oporu będzie się dział, wiecie, rych nie będzie lubił, jak tam... No dobra, ale w każdym razie nie, bo ja się tutaj znowu rozgadam, pójdę na wagary, nie zaczepiaj mnie, kochanie. Ale czujecie, kochani, te uczucia, jakie one są ważne, jak one czasem bardziej... Zresztą, słuchajcie, uczucia i emocje to jest rzecz, to jest to, co marketerzy po prostu i wszyscy ci naukowcy i ci ludzie, którzy po prostu wiedzą, to jest takie paliwo konsumpcjonizmu. Więc my nie chcemy znowu się na siebie gniewać, tylko chcemy zrozumieć po prostu. Chcemy zrozumieć, jaką rolę ważną w naszym życiu odgrywają uczucia. I ja pamiętam, jak dużo słuchałam właśnie Danielle Laporte, jak ona pięknie opowiadała o tym, że ona zaczęła o tym myśleć w ogóle, jak sobie wypisywała noworoczne postanowienia i takie marzenia, właśnie pragnienia, co ona chciała i tam wypisała różne rzeczy, jak tam nowa kanapa, nowy komputer, coś tam jeszcze. I właśnie wtedy przyszła do niej taka myśl. No dobra, i co z tego? Ty to kupisz, poczujesz się fajnie na chwilę, a później znowu wszystko będzie tak samo. I wtedy przyszło do niej takie pytanie, wiecie, z nieba. No to jak ty chcesz się czuć? Tak naprawdę jak ty chcesz się czuć?
I ona zaczęła o tym myśleć. I jak zaczęła myśleć o tym, jak ona w życiu chce się czuć, bo wiecie, co jest piękne o uczuciach? Nie tylko to, jak one dla nas ważne, czasem ważniejsze niż te wszystkie rzeczy, które kupujemy i zbieramy i marzymy i pragniemy, to one są dostępne już tu i teraz. Że my już te uczucia, które myślimy, że będziemy mieć, jak schudniemy 10 kilo, jak będziemy ukrychy na Zanzibarze, jak kupimy ten komputer i ten samochód i dostaniemy tą nową pracę i zarobimy te 10 tysięcy więcej, czy tam 5 tysięcy, czy 1000 więcej, cokolwiek każdy tu ma, otworzymy tą firmę, napiszemy tą książkę, to będziemy się czuć, słyszycie Simba jak chrapie, no. Simbusi. No, to te uczucia, które wierzymy, że tam nas spotkają, my już tu możemy je kultywować. My już tu możemy je spotkać w codzienności, każdego dnia. Czyli my chcemy pomyśleć o takich marzeniach i pragnieniach, o tym, co byśmy chcieli w życiu mieć i naprawdę zapytać się siebie, a jak ja wierzę, że będę tak się, tam się czuł? Jak to osiągnę? Jak tyle schudnę? Jak tyle zarobię? Jak będę w relacji? Jak się rozwiodę? Cokolwiek to jest. To jak ja się będę czuć? Jakiekolwiek uczucie tam spotka nas na koniec tego takiego pomyślunku naszego, to my chcemy przypomnieć sobie, że to uczucie jest z nami, dostępne dla nas każdego dnia. Że my nie musimy czekać, aż te rzeczy się wydarzą, żeby tak się poczuć. To nie znaczy, że my nie chcemy każdego dnia robić coś w kierunku tego, żeby one się wydarzyły. My chcemy te 10 kilo schudnąć, my chcemy na Zanzibar lecieć, i my chcemy wyjść za mąż, czy się rozwieść, czy książkę napisać. I my chcemy te rzeczy, my nie chcemy z nich rezygnować, tylko my chcemy sobie naprawdę przypomnieć, że my nie musimy czekać tak długo, bo one zajmą czas, żeby się tak poczuć, bo my już tu możemy zrobić coś w kierunku tego, żeby tak się poczuć. Bo jak my myślimy, że tam będziemy czuć się spełnieni, że tam będziemy czuć się bardziej bezpieczni, że tam będziemy się czuć, nie wiem, bardziej szczęśliwi, kochani, radośni, cokolwiek wierzymy, że tam na nas czeka, to my już tu każdego dnia możemy zrobić coś, żeby tak się poczuć. I to jest taka moja praktyka, którą ja stosuję, odkąd trafiłam na tą książkę, która mi pomaga i która właśnie dlatego w planerze dzień zaczyna się od tego, jakie jest Twoje upragnione uczucie i jaka jest Twoja wartość na dziś. Bo jak ja wstaję rano i nie idę na razie na internet, tylko wstaję rano, robię sobie kawę, czy tam herbatę, czy piję wodę, czy cokolwiek. Daję sobie, wiecie, to zajmuje 3 minuty. Że my tych 3 minut nie mamy dla siebie, to czasem mnie zachwyca. A ile razy ja nie mam tych 3 minut? Wszystko jest ważniejsze, wiecie. Obcy ludzie, ich uczucia, ich pragnienia, ich marzenia, ich zdjęcia po prostu, ich tańce, ich hulańce po prostu, ich samochody. No po prostu to jest jakiś obłęd czasem. Co umysł jest w stanie zrobić? Że tam takie ważne rzeczy, tam po prostu świat się dzieje i ja muszę tam iść, bo bez tego w ogóle nie mogę dnia zacząć. Nie? To jest jakieś, jak my tak świadomie sobie pomyślimy, to jest aż nienormalne w ogóle. Że człowiek nie może po prostu naprawdę i ten rycho wtedy tylko już to dla niego ważne. No to on każdą wolną chwilę na klopie, w kolejce, po prostu w korku, to on tylko chce być tam. On tylko, jak dla nas, jak my zaczynamy dzień od tego, co u krychy, no to rycho mówi, no krycha jest najważniejsza, nie? I cały dzień on szuka momentu, gdzie może tylko do kryśki zajrzeć, no bo on dostał informację już na dzień dobry, że dla niego kryśka jest najważniejsza i ona dzisiaj w to się ubrała i to jadła i to kupi, bla, 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 bla. No to on już cały dzień mówi, dobra, tu jeszcze mogę zajrzeć do kryśki i tu mogę jeszcze, i tu jeszcze mam chwilę, i tu czekam w kolejce. A jak my po prostu wstaniemy rano i zapytamy się siebie, hej, jak ty się dzisiaj czujesz? Po prostu, jak się dzisiaj czujesz? Czasem będzie super, a czasem będzie nie chce mi się, jestem sfrustrowany, jestem niewyspany, jestem zły, bla, 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 bla. Cokolwiek tam jest. Pada deszcz, nie lubię jak jest ciemno, jest jesień, nie lubię poranków, kiedy jest ciemno. Idę do pracy, to jest piątek, już tak cały tydzień ciężko pracowałam, nie chce mi się, czuję się zmęczony, czuję się smutny, bo wczoraj miałam trudny wieczór. Cokolwiek to jest, czuję się wesoły, czuję się zainspirowany, dzisiaj jest dobry dzień. Cokolwiek to jest, dobre czy trudne. Jak się czujesz? To powinno być pierwsze pytanie. Jak się czujesz dziś? Trzeba to będzie dodać w następnym roku do planera. Jak się czujesz dziś? Z jakim uczuciem, takim największym, które cię woła, które cię przywitało, po prostu się spotykasz na dzień dobry.
I jeżeli to jest takie uczucie, które jest niewygodne i trudne, to my zaglądamy tu do trzonu swojego i pytamy się, a jakie są moje upragnione uczucia? Jak ja chcę się czuć? My to nazywaliśmy tak na kursie, kiedyś robiliśmy to ćwiczenie. Gdyby dom twojej duszy, czy twojego takiego prawdziwego ja, był zbudowany ze ściany uczuć, to z czego byś chciał, żeby te ściany były zbudowane? Jakie są, tak jak są wartości, które są takimi, wiecie, filarami tego domu, to obok tych wartości, jak my chcemy się w życiu czuć? Ja na przykład chcę się czuć w radości, tak? To jest dla mnie ważne, ale nie w takiej radości. Ja uwielbiam taką radość, ale takiej radości, wiecie, takiego wewnętrznego spokoju, takiej właśnie doceniania tej codzienności. Ona wcale taka nie szalona, ta moja radość. Ona jest taka, no, w takiej wdzięczności, takiego tego, co jest. Ja chcę też być, na przykład, czuć się w spójności. To jest dla mnie takie ważne, że moje myśli, moje uczucia i moje czyny są w jednym. I to jest dla mnie ważne. I ja uczę się tego każdego dnia i kuleję każdego dnia, ale to jest takie uczucie dla mnie. Ja też chcę czuć się połączona. Połączona z życiem, połączona z Bogiem, z życiem, z taką planetą, Ziemią, z taką codziennością, wiecie. Ja chcę po prostu tak łatwo dla mnie czuć się niepołączoną, być w tym automacie, biec po prostu właśnie od telefonu do tego, co inni ode mnie chcą. Ja chcę tego połączenia ze sobą, z życiem. I ja chcę takiej miłości i tego szacunku, wiecie, ja chcę tak się czuć. I jak ja wiem, jak ja chcę się czuć, i ja wstaję i czuję się inaczej, bo coś się wydarzyło, bo planeta Ziemia, bo tutaj tak jest, to kolejne pytanie moje jest, co ja mogę zrobić, żeby poczuć się tak, jak ja lubię się czuć? Jakie uczucie dla mnie dziś jest najważniejsze? Czyli jeżeli ja wstaję rozdygotana, w jakimś lęku, to pytam się siebie, a jak ja chcę się czuć? W spokoju. W poczuciu bezpieczeństwa, w zaufaniu, ja tak chcę się czuć, to pytam się siebie, to co ja mogę zrobić dziś, w tej codzienności, w tym ciele, w którym jestem, w tym domu, w tej pracy, w tych relacjach, które mam, z takimi finansami, które mam na ten moment, w tej mojej codzienności, co ja mogę zrobić, żeby chociaż na chwilę poczuć się tak? Może mogę wysłuchać jakieś piosenki, może mogę pooddychać, może jest coś, co mogę zjeść, co mi pomoże tak się czuć, a może jest coś, co mogę wypić, a może jest coś, co mogę zrobić, może poćwiczyć, może pójść na spacer, może się wykąpać, a może jest ktoś, z kim mogę porozmawiać, może to jest mój przyjaciel, może ktoś z rodziny, może terapeuta, może to jest ktoś, kogo mogę posłuchać, może to jest jakieś wideo na YouTube, może to są jakieś afirmacje, może to jest jakaś wizualizacja, może to jest jakaś praktyka, którą mam. Czy jest coś, co mogę zrobić, żeby poczuć się tak, jak ja chcę się czuć? I wiecie, to jest niby takie proste ćwiczenie. Ja wam powiem, ile razy to ćwiczenie mi uratowało życie. Takie życie tak dosłownie, nawet nie przesadzając. W takich momentach jak, bo to działa na różne sposoby. Ja pamiętam, jak właśnie Daniela opowiadała, że tam wchodzisz do domu i po prostu znowu cię mąż wkurzył, czy tam żona, bo coś znowu zrobił, a już miał nie robić i obiecał. I zazwyczaj masz dwie rzeczy do wyboru. Albo walisz focha i jesteś i tak sfrustrowany, albo krzyczysz na niego czy na nią i znowu jesteś w złości sfrustrowany. No ale wtedy jak się poczujesz, jak to zrobisz? No, słabo się poczujesz. A jak jesteś wierny swoim uczuciom i wierny swoim wartościom i umiesz się już zatrzymywać i widzisz, że po prostu coś się w domu nie wydarzyło i cię już wkurza i frustruje, ale pytasz się siebie, okej, jak ja chcę się czuć? Ja chcę się czuć w spokoju, ja chcę, i co jest dla mnie ważne? Szacunek. Tak? To co ja mogę zrobić teraz, żeby się tak poczuć? Bo na razie jestem rozdygotany, telepie mnie. Okej, może mogę wyjść, może mogę się przejść, może mogę na razie wypić, nie wiem, ciepłą herbatę, wziąć kilka oddechów i wtedy wrócić do rozmowy, do tego męża, do tej żony, do tego dziecka, do tego szefa, do tego pracownika i powiedzieć to, co jest do powiedzenia. Prosiłem cię tyle razy, tego nie rób, coś tam, cokolwiek to jest. Wiecie, że my nie chcemy omijać tych trudnych rzeczy, które są do zrobienia, ale my możemy je robić z automatu, z którego później nie jesteśmy dumni i gardzimy sobą, a my możemy je zrobić, gdzie jesteśmy ustawieni przodem
w kierunku po prostu tego, jak swoich wartości i uczuć, i tego, w co wierzymy, i tego, jak zachowywać się chcemy. Im więcej będziemy to praktykować, im więcej będziemy to robić, im częściej będziemy sobie przypominać, że to jest dla nas ważne, tym bardziej nasz rysiek, ten system siatkowy, będzie wiedział, że to jest dla nas ważne i będzie nam pomagał, będzie nam dawał narzędzia, będzie nam pokazywał ludzi, będzie nam do naszego życia przyciągał ludzi, którzy będą w taki sam sposób funkcjonować, rozmawiać. Rozumiecie, kochani, że to wszystko działa i składa się w jedno. I gdybyśmy my wstawali rano i zanim sięgniemy po życie, które nie ucieknie, słuchajcie, ono nigdzie się nie rusza, ono poczeka, ono jest tu każdego dnia, jak wstajemy, i ono nigdzie się nie wybiera. Ale żebyśmy my, jak to ja mówię, zalogowali się do siebie najpierw, po prostu na takie 5 minut i zapytali się, jak się czujesz, jak chcesz się czuć. Co jest dla Ciebie ważne na dziś dzień? I wiecie, to będzie zależało od dnia. Jeżeli dziś jest jakiś ważny dzień, jakaś rozmowa o pracę, i wstajemy, jesteśmy poddenerwowani, i ja chcę się czuć spokojniejszy. Co mogę zrobić, żeby tak się poczuć? I szukamy tego. I jaka wartość na dziś? Dziś praca jest dla mnie ważna. I według tego my ustawiamy dzień, bo później strona dnia wygląda tak. Jest plan dnia. Czyli stawiam się do życia. I dosłownie o tej tam, nie wiem, wstaję, praca, dzieci, szkoła, dom, obiad, zakupy. Jest to do, czyli jest robota do zrobienia, jak to się u nas mówi. Jest tutaj taka mała, wiecie, taka rubryczka, tylko trzy linijki, która się nazywa cud. Co ja mogę zrobić dzisiaj dla swojego ciała? Co ja mogę zrobić dla swojego umysłu? I co ja mogę zrobić dla swojego ducha? Wiecie, po jednej rzeczy, może 5 minut medytacji, może 5 minut afirmacji, może spacer 15 minut. Każdego dnia, jakbyśmy zrobili ciuteńkę dla ciała, dla umysłu, dla ducha, my byśmy się czuli zupełnie inaczej. A jak my wiemy, jakie są nasze upragnione uczucia na dziś, jak my wiemy, jaka jest nasza wartość na dziś, to my wiemy już, co jest do zrobienia, jaki jest plan dnia i co możemy zrobić. No bo jak ja mam uczucie i wartość, to wtedy ja już wiem, co ja mogę swojemu ciału dać, co ja mogę swojemu umysłowi dać, co ja mogę. Jak ja wstaję rozdygotana, a chcę czuć się spokojna, to co ja mogę dla swojego umysłu dać? Co ja mogę swojemu ciału dać? Wiecie, to wszystko się układa w całość. To jest 5 minut. Ja nie chcę nawet wiedzieć, ile ludzi kupiło ten planer i leży i kurzy się na półce i jest niezapisany. Po prostu my tak mamy. Ja kumam czacze, ja też tak mam. Ale to jest 5 minut, kochani. Jak my siedzimy i te rolki, i te Instagramy, jak my potrafimy 2 godziny siedzieć ze mną, to ja wolę, żeby tu już nikt nie przychodził, a siedział ze sobą. Wiecie, tak naprawdę, kochani, że bo prawdziwa zmiana nie wydarzy się na live'ie jak ten. Choć my tu dużą robotę robimy, ale jak my nie weźmiemy tego i nie zastosujemy w codzienności, to będziemy tylko zbierać tą wiedzę. I będziemy zbierać, zbierać, i ona będzie nas inspirować, i będzie nas inspirować, i dawać nam dobrą energię i w ogóle, ale w pewnym momencie będziemy rozczarowani, bo nie będziemy widzieli zmiany. I później powiemy, no to chyba to nie działa, bo nie zobaczymy, że trochę my nie działaliśmy, bo my działaliśmy słuchając, czytając, zbierając informacje, ale w tej nudnej, żmudnej codzienności to trzeba stosować, kochani, bo tylko wtedy to działa. I wtedy my mamy jeszcze tutaj wdzięczność, czyli trzy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, bo wdzięczność jest cudowna. Może zrobimy sobie oddzielnego live'a, choć ona jest już, chyba każdy wie, na czym ona polega. Jest takie drobne sukces dnia, wieczorem sobie przed snem, już wiecie, my znajdziemy czas, żeby przyjść na live'a na 2 godziny do Stępnickiej. My znajdziemy czas, żeby zobaczyć, co tam Krycha w ogóle wieczorem, czy wstawiła zdjęcie zachodu słońca, czy nie. Ale żeby tak, wiecie, tak kładąc się przed snem, to zajmuje 30 sekund. Położyć sobie rękę na sercu, tak, chłopaki, wy też. I powiedzieć, hej, co ci się dzisiaj udało? To może będzie drobnostka, wiecie. Co ci się dzisiaj udało, kochanie? Bo ty tak lubisz mi, tak dla tego Rycha pokazać, co ci się dzisiaj udało. Tak, żebyście pomyśleli teraz, co wam się dzisiaj udało, jaka rzecz dzisiaj wam się udała. Bo tyle razy, ile ja słyszałam nas wszystkich, łącznie ze sobą samą, mówiącą, zawsze zaczynam i nigdy nie kończę. Mam słomiany zapał i tyle rzeczy już zrobiłem, i zawsze coś, i ciągle coś, i wciąż upadam, i jeszcze to do zrobienia, i to do przerobienia. Ja już tę historię znam, mój Rycho tę historię zna. Mój Rycho zna wszystkie moje historie, w których mi nie wyszło i nie wychodzi, i w ogóle ile ja rzeczy nie skończyłam. On to na pamięć zna, on te wszystkie kłaki wpuszcza każdego dnia, bez w ogóle biletów. Ale żeby tak każdego wieczoru przed zaśnięciem powiedzieć dla Rycha,
co nam się dzisiaj udało. Żeby każdego dnia uczyć go, że dla nas ważne jest wiedzieć, co nam się udało. Nieważne, jak drobny sukces to jest tego dnia. To później taki rychu idzie przez dzień i nie zwraca tylko uwagi na te rzeczy, które nie wychodzą i które zaczynamy i nie kończymy. Tylko on też zaczyna zwracać uwagę na rzeczy, które nam wychodzą, które kończymy, na te drobne i wielkie sukcesy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca. Ale jak my go nie nauczymy na nowo, co jest dla nas ważne, jak chcemy się czuć, co jest do zrobienia i co nam udało się zrobić, to on nie będzie zwracał na to uwagi. Jak będziemy iść przez dzień i żyć życiem innych w tak wielkiej mierze, świadomie czy nieświadomie, i beszczać siebie za to i przypominać sobie w kółko, co jeszcze do zrobienia i co jeszcze nie wyszło, ile razy upadliśmy, kiedy to się skończy, to on będzie cały czas na to zwracał uwagę i tego pokazywał nam tylko więcej. Więc my chcemy naprawdę, kochani, taka praca domowa, kalibracja rycha. Chcemy go ustawiać, chcemy mu... Rycha trzeba na nowo wychować. Dokładnie, Ewelinko, dokładnie. My chcemy go na nowo wychować, bo on, on nie zna inaczej. A my już chcemy inaczej i on nam pomoże inaczej, bo jak my, to ćwiczenie, które kiedyś robiliśmy, żeby powiedzieć sobie szukaj serc i ten umysł naprawdę wyszukuje serc wszędzie, on zobaczy je w piasku, on zobaczy je na chmurce, bo tak on działa, więc my teraz chcemy go skalibrować, my chcemy go uczyć, wstawać rano, skupiać uwagę na rzeczach, które nam wychodzą, na tym, co jest dla nas ważne, na tym, jak chcemy się czuć, co możemy zrobić, żeby tak się poczuć, co możemy dzisiaj zrobić dla tej wartości. Czy możemy zaplanować nasz dzień, pomimo tego, że codzienność jest wymagająca i szybko biegnie i tyle rzeczy jest do zrobienia, które są poza naszym zasięgiem i nie da się inaczej, to czy my w tej codzienności możemy zrobić coś inaczej i czy to, co my zrobimy, może być w zgodzie z naszymi wartościami, w zgodzie z tym, jak chcemy się czuć, tak? I czy my możemy po prostu kalibrować i uczyć tego ryśka zwracania uwagi, skupiania uwagi, poświęcania czasu i energii na coś, co naprawdę nas buduje. Bo wiele naszych nawyków i wiele kłaków, które ciągle wałkujemy w głowie, tym samym rychu na nie zwraca uwagę, one bardziej nas burzą niż budują. A my chcemy wreszcie, kochani, każdego dnia, krok po kroku, myśl po myśli, uczucie po uczuciu, wartość po wartości, kalibrować po prostu tego rycha w kierunku naszej drogi, zgodnej z naszymi marzeniami, pragnieniami, wartościami, byśmy naprawdę szli z prądem, a nie pod prąd. I wtedy dla mnie na przykład wartości też i te uczucia są takim bardzo taką dużą pomocą, bo jak ja wstaję rano na przykład i chcę iść ćwiczyć, a nie jestem dobra w ćwiczeniu, bo nie lubię. Uczę się lubić, jestem w procesie. I przychodzi mi rychu i mówi, nie chce mi się. Znaczy nawet to nie rychu, przychodzi fazula, bo to umysł. Przychodzi fazula i mówi, nie chce mi się, nie lubię ćwiczyć. I przychodzi ten opór, rozumiecie? No to jak się nie chce i nie lubię, to moja głowa wtedy jest mądra, bo moja głowa to idzie tak i mówi, a może to nie jest dla mnie dobre, no bo jak mi się nie chce, a ja już chcę żyć w zgodzie ze swoim sercem, i ja już chcę robić rzeczy tylko, na które mam ochotę, no tyle wtedy, kiedy mogę, no to jak ja tego ćwiczenia tak nie lubię i jak ja mam taki opór, to może to nie jest to może to wcale nie jest dla mnie dobre, nie? Może po prostu to nie jest dla mnie dobre. Powiem, mi się nie chce, a jak się nie chce, to może to nie jest to. Ja już się narobiłam w życiu rzeczy, których ja nie chcę, to może to w ogóle nie to. No i wtedy łatwo jest powiedzieć, to chyba jest nie. Przecież ja nie będę się zmuszać. Przecież nie po to człowiek idzie w ten rozwój, żeby się zmuszać. My się już nazmuszaliśmy, no to po co w ogóle teraz robić rzeczy, żeby się zmuszać? Dobra, to popiszemy w pamiętniku. A ja nie lubię, co mi to da, ile można pisać. Dzisiaj i tak się nic złego nie wydarzyło, same pozytywy. To po co pisać w ogóle? Nie chce mi się. To co się będę zmuszać? Przecież już mam się nie zmuszać. Mam żyć w zgodzie z sercem, przepływ, flow w ogóle. To też pewnie nie to. To pomedytujmy. A nie, w ogóle ja się całkiem dobrze czuję, ja nie muszę dzisiaj medytować. W ogóle po co mi to? Co mi to da? I tam jutro pomedytuję, jutro może będę bardziej... Mi się nie chce. Jak się nie chce, to też nie ma co się zmuszać. Rozumiecie, nie? No po co się zmuszać i w ogóle jak się nie chce? No ale
I to jest przekonywujące. Ja jestem z fazulą wtedy. Ja mówię, ty fazula, jakby ktoś był nowy, to umysł to fazula. Ja mówię, ty fazula, masz rację w ogóle? Ty masz rację, przecież my już tylko we flow, nie? Tylko są dwa flowy tutaj na tej planecie, rozumiecie? Są dwa flowy. Jest flow fazulowy. Nie chce mi się, nie lubię, nie czuję, może jutro, może kiedyś. To jest flow fazulowy. I jest inny flow. I ten flow jest flowem w zgodzie z naszymi wartościami, naszymi marzeniami, naszymi pragnieniami i tego, jak chcemy się czuć. Więc jak ja teraz mam plan poćwiczyć z rana, bo w wartościach moich jest zdrowie i ciało, i ja pytam się, ja się siebie nie pytam, czy mi się chce, i na podstawie tego nie decyduję, czy ja będę ćwiczyć, czy nie, bo ja już wiem, co mi powie umysł, że się nie chce. Ja się siebie pytam. A jak ja się będę czuć, jak ja skończę te ćwiczenia? Patrzę, jak ja się będę czuć. Ja wiem, że będę się czuć zajebiście. Ja wiem, że jak ja skończę te ćwiczenia, to będę miała taką myśl. O co mi chodzi, czemu ja tego codziennie nie robię? Bo ja już tyle razy miałam tą myśl. Więc ja się siebie pytam, jak ja chcę się czuć i czy jak ja poćwiczę, to tak będę się czuć. Ja się pytam się siebie, a jakie są moje wartości? No zdrowie i ciało. I czy ćwiczenia są w zgodzie z moimi wartościami? Ano są, ano są. Ja się siebie pytam, a jakie moje marzenia są? A jakie moje pragnienia są? No, ja chcę być silna, ja chcę mieć energię życiową, ja chcę dużo rzeczy zrobić, a żeby to zrobić, to potrzebuję być silna, potrzebuję być w swoim ciele. Okej, to czy ćwiczenie jest w zgodzie z moimi pragnieniami i marzeniami? Ano jest, no jest. Okej, no to tu jest chyba mój flow, nie? To chyba nie ten flow ja tutaj patrzyłam. Rozumiecie, kochani? Więc to jest zupełnie inna bajka, jak my wiemy, jak chcemy się czuć, jak my wiemy, jakie mamy wartości. I to jest też, jak my wstajemy każdego dnia. I ja nie mówię, że my mamy to w planerze zapisywać. My mamy tu i o tu sobie to zapisać. To jest najważniejsze. Bo wiecie, też są takie momenty, że są wśród nas takie kujonki, że zapiszą wszystko w planerze, zamkną planer i zapomną kompletnie, co tu zapisali, bo zadaniowi są, lubią prace domowe odrabiać. To też nie o to chodzi. My najbardziej chcemy tutaj i tu to zapisać, tak? Dla rycha dać, ale też tu. I pytać się siebie, hej, co jest dla mnie ważne dziś? I co ja mogę zrobić, żeby to, co jest dla mnie ważne dzisiaj, w mojej codzienności zawitało? Jak ja chcę się dzisiaj poczuć? I co ja mogę zrobić? Co ja mogę wypić? Co ja mogę przeczytać? Czy ja mam dzisiaj popracować więcej? Czy ja mam odpocząć? Czy ja mam dzisiaj wejść na internet? Czy może od niego odpocząć? Czy ja mam dzisiaj pobyć z rodziną? Czy może wziąć wolne od nich? Powiedzieć, że potrzebuję czasu dla siebie? Czy ja mam zjeść dzisiaj coś więcej? Czy może trochę mniej, czy ja mam wypić kolejną kawę, czy mam w ogóle wziąć wolne. Rozumiecie, kochani, że tu jest nasza nawigacja. Tu. I każdego dnia ustawiać tą nawigację, bo tak wiele lat naszego życia my szliśmy w przeciwną stronę. My szliśmy pod prąd. My nie szliśmy dosłownie pod prąd. Kierunek naszego życia był ustawiony nie przez nas. Tylko nie przez nasze marzenia, pragnienia, wartości, to jak chcemy się czuć, tylko przez nasze zakazy i nakazy i wymogi i lęki i przekonania, które nas ograniczają, które nas właśnie burzą, a nie budują. Więc my chcemy na nowo każdego dnia kalibrować swojego rycha, uczyć go na nowo, co jest dla nas ważne, bo wtedy on będzie wyłapywał to w ciągu dnia. Ale też każdego dnia stawiać się do tego, co jest dla nas ważne, bo wiedzenie to jest jedna rzecz, ale działanie według tego, co wiemy i co odkrywamy, to jest druga. To tyle, kochani. Dobra, bo i tak już długo tu jesteśmy, boję się patrzeć, która godzina. Dajcie znaka, czy capisci, czy nie capisci, jak to się u nas mówi? Czy jesteśmy w tym razem? Ja wstawię jutro albo pojutrze, nie chcę obiecywać. Link do PDF-u z wartościami i uczuciami do tych ćwiczeń. A jak ktoś chce kupić planerki, kochani, to są w sklepie, ale tylko jak będziecie używać, tak naprawdę, bo nie o to chodzi. My je wysyłamy dopiero pod koniec października, bo teraz one się drukują, to jest taki prototypowy, ale w sklepie już są. Jeżeli ktoś mieszka za granicą, to trzeba do nas napisać. Na sklepie są wszystkie informacje. Dobrze, kochani. I łapiemy się za tydzień we środę.
znowu na kolejnej lekcji, ale tutaj ja postaram się wpaść może jakoś w tym tygodniu jeszcze i zapytać się, tak, może byśmy zrobili takiego krótkiego live'a z taką kalibracją rycha, wiecie. Cześć Moka, cześć kochanie. Z taką kalibracją rycha wspólną, żebyśmy wypisali, jak chcemy się dzisiaj czuć, co zrobimy w tym kierunku, jaka wartość i... Ale tak wiecie, to może któryś poranek, jak wstanę rano, a całkiem dobrze mi to idzie ostatnio, to wpadnę do nas, ok? Ale nie wiem kiedy, więc łapiemy się, kiedy się łapiemy. Dziękuję za dziś, kochani. Buziaki. Kontynuujemy. Dobranoc.